na drodze na przykład jest 80 tysięcy, ale jest jedna drużyna tylko. No to wiesz, nie możemy się równać, u nas jest 5, nie? No. Otwieram sesję 8 kadencji Rady Gminy Adamówka. Ja wam to wszystko przysłucham. Witam państwa serdecznie. Witam Edwarda Remuziewicza, wójta gminy Adamówka. Witam Łukasza Kominko, sekretarza gminy. Witam Annę Skórską, skarbnika gminy. Serdecznie witam panów radnych, przewodniczącą Rady Osiedla, panów sołtysów. Witam przedstawiciela Gminnego Klubu Sportowego Majdan, przedstawiciela zarządu, jak również mieszkańca Majdanu Sieniowskiego. Witam panią protokolant, jak również pracownika gminy, który obsługuje Radę Gminy od strony elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych, w tej chwili obecnych na sali jest 15, a więc obrady Rady Gminy są prawomocne, ponieważ jest wymagane forum. W zaproszeniach na sesję otrzymali państwo propozycję porządku obrad. Proszę pozwolić, że go przedstawię. A więc jako punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt piąty informacja pana wójta gminy z okresu między sesjami, punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok, punkt siódmy podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2024 rok, punkt ósmy podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do opieki na odległość na rok 2024 dla gminy Adamówka. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 dla gminy Adamówka. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania działań sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Adamówka. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/55/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Adamówka. Punkt 14. Sprawy różne i wolne wnioski. Jako punkt 15. Zakończenie obrad. Czy akceptują państwo przedstawiony porządek obrad? Czy to są jakieś inne propozycje? Proszę bardzo, pan wójt. Panie przewodniczący rady, panowie radni, chciałbym bardzo prosić o rozszerzenie porządku obrad o punkt, który byłby po punkcie siódmym, podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka na lata 2024-2028. W związku z tym punkty, które były od punktu 8 do punktu 13 będą miały numery o jeden wyższe. I po tak zmienionym punkcie 14 prosiłbym o
rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na rok 2024. I w związku z tym punkt sprawy różne miałby w kolejności numer 17, a zakończenie obrad byłoby punktem 18. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę innych propozycji. Kto z panów radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad o punkt 8, 15 i 16 w treści przedstawionej przez pana wójta? Otwieram głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad. Zamykam głosowanie. Za rozszerzeniem porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie. Otwieram więc głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za protokołem z ostatniej sesji głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 4. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Chciałem serdecznie powitać na dzisiejszej sesji panią Malwinę Misiąg, dyrektor Centrum Usług Społecznych. Witamy serdecznie. Punkt 5. Informacja pana wójta gminy z okresu między sesjami. Bardzo proszę pana wójta o zabranie głosu. Ostatnia sesja była niedawno, ale myślę, że takim najważniejszym wydarzeniem było to, iż akurat dzisiaj było złożenie ofert na bardzo ważne w sensie budżetowym zadanie. Stąd też z uchwalaniem budżetu na rok 2024 czekaliśmy do tego rozstrzygnięcia. Co prawda nie bardzo wyobrażam sobie, jak moglibyśmy dostosować budżet do sytuacji, w której kwota zabezpieczona w budżecie mogłaby się okazać niewystarczająca. Przypomnę, że w roku 2024 będziemy realizować, można powiedzieć, olbrzymie zadanie inwestycyjne, ponieważ będziemy przebudowywać drogę gminną od Krasnego do Pawłowej. Drogę, która ma prawie 4 km długości. Mieliśmy na to zadanie zabezpieczone, ja tak będę mówił okrągłymi liczbami, bo one no już w szczegółach nie mają takiego znaczenia. Mieliśmy zabezpieczone 3 800 000, natomiast najlepsza oferta, ona jeszcze oczywiście będzie sprawdzana, jest o 1 000 000 tańsza. To oznacza, że
z naszego budżetu będziemy musieli przeznaczyć tak też na okrągło o 300 tysięcy złotych mniej, ponieważ to zadanie jest finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i gdyby się okazało, że jest ta najlepsza oferta droższa, to całość środków musiałaby pochodzić z budżetu gminy. A przypomnę, że dofinansowanie wynosi 63,63%. Także to taka bardzo, bardzo dobra wiadomość. Mamy też złożoną fakturę za budowę Domu Kultury. Czekamy na środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, bo praktycznie w całości ta faktura będzie płacona z programu Polski Ład. To takie najistotniejsze rzeczy, bo powiedzmy o przetargu na wywóz i zbieranie odpadów mówiłem już, ale mówiłem tak naprawdę na komisjach. Też mamy dobrą ofertę na to zadanie. Także jakoś tak szczęśliwie teraz się składa. Zaczęło się od energii elektrycznej, która jest poniżej tarczy. A chcę powiedzieć, że ta najlepsza oferta pochodzi od dobrej firmy, która już u nas robiła zadanie. Jest to firma z Dębicy. I mieliśmy aż 8 ofert. Na przetargach drogowych bardzo rzadko się zdarza, żeby było więcej jak 5 ofert. Tutaj było ich, chyba jeżeli chodzi o przetargi na drogi, największa liczba. Także będziemy się starać ogłaszać kolejny przetarg, bo mamy jeszcze do dyspozycji 2 miliony z Polskiego Ładu, które są przeznaczone na przebudowę dróg gminnych oraz na budowę i przebudowę dróg gminnych. Budowę, dlatego że za te środki zechcemy wybudować drogę na osiedlu, który będzie powstawać w Adamówce. Tam sprzedaliśmy kilkanaście działek i będziemy robić tą drogę osiedlową. Dziękuję bardzo. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję również panu wójtowi. Czy są jakieś pytania co do informacji pana wójta? Proszę bardzo, pan radny. Panie wójcie, chciałem zapytać, czy to wynika, że już są oszczędności w budżecie na 24 rok rzędu 300 tysięcy? Tak, są oszczędności, tylko proszę pamiętać o tym, że to są oszczędności w wydatkach inwestycyjnych, a problem z naszym budżetem jest po stronie wydatków bieżących. Ale to oczywiście zdecydowanie, to powiedzmy zmniejszy nam deficyt, ten taki istotny o 300 tysięcy, bo oczywiście cały deficyt zmniejszy się o 2 miliony, o milion złotych, ponieważ, tak jak mówiłem, o milion złotych będą mniejsze wydatki niż planowane. Czy są jakieś inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. O przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie poproszę pana wójta. Jeżeli chodzi o te zmiany, to one są związane z tym, że otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu Asystent Rodziny w roku 2023. W związku z tym w paragrafie pierwszym wprowadzamy następujące zmiany. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 10 285,34 zł. W całości są to dochody
bieżące i jest to właśnie dofinansowanie w ramach programu Asystent Rodziny w roku 2023. W paragrafie drugim zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 10 285 zł 34 grosze. W wydatkach bieżących dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Szczegółowe kwoty zmian ujęte są w załączniku do niniejszej uchwały i wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy Adamówka i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są jakieś pytania? Nie widzę żadnych pytań. Rozumiem, że jest wszystko jasne. Otwieram więc głosowanie w sprawie projektu uchwały numer 8/73/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2020 rok. Szanowni Państwo Radni, tutaj projekt budżetu został dokładnie omówiony i przeanalizowany na komisjach. Prosiłbym pana wójta o przedstawienie ewentualnie autopoprawek do budżetu. Proszę bardzo, panie wójcie. Oczywiście, przy czym no jednak te najważniejsze kwoty pozwolę sobie odczytać, bo one też będą ulegać zmianie. Więc określa się dochody budżetu gminy w kwocie 35 472 244 zł. Z tego dochody bieżące w kwocie 20 028 614 zł. Natomiast dochody majątkowe w kwocie 15 443 630 zł. I określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 48 236 844 zł. Jest to kwota no, inna niż mieliście w projekcie budżetu. I te wydatki składają się z wydatków bieżących w kwocie 20 010 442 zł. I z wydatków majątkowych, które też są wyższe. Jest to kwota 28 226 402 zł. I ona w stosunku do projektu budżetu wzrosła o 572 tysiące zł, ponieważ te 572 tysiące zł to są wydatki majątkowe, które są przeznaczone na budowę chodnika w Majdanie Sieniawskim. Proszę zwrócić uwagę, że wydatki majątkowe zdecydowanie są wyższe, bo o ponad 8 milionów od wydatków bieżących. I to wszystko wiąże się z określonymi problemami, o których no powiem później. Deficyt budżetu jest określony w kwocie i tutaj absolutnie niczego nie zmieniamy w stosunku do tych oszczędności, które no, potencjalnie pojawiają się dzisiaj, pojawiły się w przetargu na budowę oświetlenia ulicznego, dlatego że
Jeszcze nie mamy podpisanych umów i musimy poczekać, aż będą podpisane umowy z wykonawcami. Ale ten deficyt o te 572 tysiące złotych, które przeznaczamy na budowę chodnika w Majdanie Sieniawskim, powodują, że deficyt jest 12 764 600 złotych. Źródłem pokrycia deficytu określa się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i też zostaje tutaj, no, że tak powiem, stara kwota z projektu budżetu 5 419 378 zł, ale ona też będzie mniejsza, ponieważ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi Krasne-Capłapy-Pawłowa, no będzie mniejsza, ponieważ no, tak jak mówiłem, w przetargu ta kwota, te koszty są o około 1 000 000 zł mniejsze. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 473 220 zł. I to są też takie przychody, jakie były planowane w projekcie budżetu. Natomiast jeżeli chodzi o nadwyżkę z lat ubiegłych, czyli z roku bieżącego, to ta kwota została powiększona o 572 tysiące złotych, ponieważ tą kwotę mieliśmy zaplanowaną w budżecie gminy na rok 2023, ponieważ wiemy, że jej nie wykorzystamy, w związku z tym ona będzie stanowić nadwyżkę z lat ubiegłych, czyli ta nadwyżka z lat ubiegłych nie będzie 2 300 000 zł, tylko 2 872 000 zł. Zresztą jeżeli chodzi o nadwyżkę z lat ubiegłych, to chcę od razu powiedzieć, że ona też będzie na pewno większa. Natomiast ze względu na realizowane zadania inwestycyjne, ona będzie przeznaczona na realizację inwestycji w zdecydowanej większości. Na razie nadwyżkę można też przeznaczać na wydatki bieżące, ale w sytuacji, kiedy robimy tak, ośmielam się powiedzieć, potężne inwestycje, to musimy sobie zdawać sprawę, że jesteśmy w pewnym sensie, jeżeli chodzi o wydatki bieżące, w takiej sytuacji kryzysowej i musimy ją przetrzymać. I musimy po prostu tutaj zrobić wszystko, żeby ten deficyt budżetowy, który będzie pokrywany z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, był jak najmniejszy. Jaki ostatecznie będzie, trudno powiedzieć. Natomiast no, na pewno będzie mniejszy niż ten zakładany w uchwalanym budżecie. Określa się przychody budżetu gminy w kwocie 12 764 600 zł i z tego przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 5 419 378 zł. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4 473 222 zł i nadwyżki z lat ubiegłych 2 872 000 zł. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10 392 600 zł. Z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 tysięcy złotych. On zawsze jest tak określany, nigdy jeszcze nie korzystaliśmy z tego zapisu i tego upoważnienia do zaciągania takich pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego, który występuje w trakcie realizacji budżetu w danym roku i na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 9 892 600 zł.
To są takie najistotniejsze zapisy dotyczące budżetu w roku 2024. W paragrafie czwartym macie Państwo wyodrębnione dochody i wydatki budżetu związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy z dnia 26 października o wychowaniu 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Po stronie dochodów mamy 54 000 zł i takie same wydatki mamy po stronie taką samą kwotę mamy po stronie wydatkowej. Jeżeli chodzi o dochody budżetu gminy związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska, to tutaj mamy zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej 3000 zł. Wyodrębnione są w budżecie również dochody i wydatki związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tutaj mamy 550 000 zł po stronie dochodów i wydatków. W paragrafie siódmym są wyodrębnione dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami. W administracji publicznej jest to kwota 74 442 zł. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 1114 zł, w Obronie Narodowej 550 zł i w Pomocy Społecznej 55 052 zł oraz w dziale 855 Rodzina 2 616 120 zł. Takie same kwoty są w poszczególnych działach po stronie wydatkowej. I jeżeli chodzi o paragraf 8, on już szczegółowo mówi o tym, w jaki sposób są zaplanowane dochody budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach, a czasami nawet i w paragrafach. Także no to wszystko omawialiśmy na komisjach. Generalnie po prostu te dochody zamykają się taką kwotą, o jakiej mówiłem na początku. W paragrafie 9 są planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej. Także tutaj no to wszystko Państwo macie przed sobą i w sumie no nie sposób wręcz byłoby to przedstawić, żeby to można było omawiać. I teraz przejdziemy do kolejnego paragrafu. Przepraszam, tak, do kolejnego paragrafu uchwały budżetowej. W paragrafie 10 wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją uchwały nr 205 przez 2022 Rady Ministrów zmieniającą uchwałę tejże Rady w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. I tutaj w paragrafie 900, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska mamy kwotę 5 309 286 zł, z czego w gospodarce ściekowej i ochronie wód jest kwota 3 089 286 zł i w oświetleniu ulic 2 220 000 zł.
Natomiast w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego mamy kwotę 5 465 tysięcy złotych, a w dziale 926 Kultura fizyczna 1 935 500 zł. Ogółem te dochody z tego programu planowane wynoszą 12 709 786 zł. I są to kwoty, które są planowane do wykorzystania w roku 2024. Natomiast no, mamy jeszcze promesy, które obejmują rok 2025, ale też jeżeli ogłosimy przetargi, to też będziemy mieć do wykorzystania środki również w roku 2024. Te same kwoty oczywiście są przeznaczone na wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne. Wyodrębniamy też dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją uchwały 232 przez 2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada w sprawie ustanowienia rządowego programu odbudowy zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. I te dochody i wydatki planowane z tego funduszu zamykają się kwotą 785 844 zł. No przy czym chcę powiedzieć, że jedno zadanie, czyli pielęgnacja drzew w Alei Lipowej w Izabelinie jest już zrealizowana. W paragrafie 11 upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w granicach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy majątkowych i polegających na przeniesieniach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, co przyniosło naprawdę duże efekty. Zresztą będzie to widać w sprawozdaniu za rok 2023, bo z podobnego, to znaczy dokładnie z takiego samego zapisu korzystaliśmy i lokowaliśmy w innym banku wolne środki. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 tysięcy złotych. Tak jak wspominałem, nigdy z tego nie korzystaliśmy. I w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się wójta gminy Adamówka do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania czynności, o których mowa w artykule 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, czyli nie zwiększy deficytu. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy w brzmieniu jak załącznik numer 1 do uchwały, ja go za chwilę omówię, i wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka i uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Więc proszę Państwa, jeżeli chodzi o zestawienie tych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku, to planowane są następujące dotacje, a więc dla Gminy Miejskiej Rzeszów
Kwota 2000 zł, a realizowane zadanie to opieka nad osobami nietrzeźwymi przebywającymi w Izbie Wytrzeźwień z terenu gminy Adamówka. Gminna Biblioteka Publiczna w Adamówce 172 tysiące złotych. Są to koszty bieżącej działalności biblioteki. Miasto i gmina Sieniawa 18 tysięcy złotych. Koszty utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym. I powiat przeworski 332 tysiące 500 złotych. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Adamówka-Biele. Etap pierwszy. I teraz jeżeli zaraz tylko to już muszę sięgnąć do autopoprawek, bo tutaj będzie troszeczkę inaczej. Więc jeżeli chodzi o zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2024 roku, to tutaj mamy tak. Podmiot otrzymujący dotacje to są kluby sportowe wybrane w drodze naboru projektów na podstawie uchwały, która będzie podjęta na dzisiejszej sesji w sprawie określenia warunków i trybu finansowania działań sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Adamówka. Zadanie realizowane to zadania w zakresie sportu, upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizowanie zawodów sportowych wśród młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej. I jest tutaj przeznaczona kwota 120 tysięcy złotych. Następnie podmiot wybrany w drodze konkursu, zadania w zakresie sportu, upowszechnienia kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych w zakresie babingtona, amatorskich turniejów tenisa stołowego, szachów, wspierania imprez sportowo-rekreacyjnych 9 400 zł. Następnie też podmiot wybrany w drodze konkursu, zadania z zakresu turystyki, rekreacji poprzez organizowanie rajdów rowerowych i zajęć Nordic Walking 12 000 zł. Następnie podmiot też wybrany w drodze konkursu, zadania w zakresie integracji społecznej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu poprzez działania na rzecz integracji społecznej i międzypokoleniowej, wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 20 tysięcy złotych. Podmiot, który już został wybrany, stąd jest kwota inna niż była w projekcie budżetu, no, na szczęście była potrzebna mniejsza, 85 tysięcy 600 złotych. Dowożenie dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny. I następnie też podmiot wybrany w drodze konkursu, zadania w zakresie kultury, upowszechnianie kultury poprzez naukę gry na instrumentach. Zgodnie tutaj no, z wnioskiem ta kwota pierwotnie planowana została zwiększona do 120 tysięcy złotych. I podmiot wybrany w drodze konkursu 5 tysięcy złotych, zadania w zakresie kultury, upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez kulturalnych, patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu dziedzictwa narodowego. Razem w tym rodzaju dotacji mamy kwotę 372 tysiące złotych, natomiast na wszystkie dotacje i te, o których mówiłem wcześniej i teraz, mamy w budżecie przeznaczoną kwotę 896 500 zł. I jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne, to myślę, że no warto króciutko powiedzieć o tych zadaniach inwestycyjnych, które już zostały zaplanowane w budżecie gminy. Oczywiście tutaj no nie ma tej drogi
o której mówiłem, że przenosimy środki z roku bieżącego 2023 na 2024. Więc tak, rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Krasne wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Krasne i Pawłowa. Łącznie jest planowane 4 500 029 zł, z czego środki pochodzące tutaj konkretnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2 996 429 zł i środki z budżetu gminy 1 503 600 zł. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Adamówka-Biele, dotacja celowa dla powiatu przeworskiego 332 500 zł. Budowa i przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Adamówka 105 000 zł. To jest to, o czym mówiłem, że no jeżeli uda nam się szybko zorganizować przetarg, to być może uruchomilibyśmy też środki z Polskiego Ładu w wysokości 2 miliony złotych. No, mamy teraz jakieś podstawy, ponieważ wiemy, jakie w tej chwili są na rynku ceny. Przebudowa drogi gminnej Krasne-Capłapy-Pawłowa też bez zmieniania na razie, bo dopóki nie jest podpisana umowa, to nie możemy zmienić. 3 807 873 zł, przy czym 63,63% pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast pozostałe środki są z budżetu gminy. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Adamówka. Są zaplanowane środki w wysokości 750 000 zł tylko ze środków budżetu gminy. Natomiast z zewnątrz, czyli konkretnie z Polskiego Ładu, mamy kwotę 6 milionów złotych prawie i myślimy, że no po prostu pewnie też częściowo te środki będą w tym roku zaangażowane. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z instalacją fotowoltaiczną, a tak naprawdę to się sprowadza, tak nazywa się zadanie, ale ze względu na koszty zrezygnowaliśmy z rozbudowy tej sieci kanalizacyjnej, a instalacja fotowoltaiczna ma na to jest przeznaczone 4 050 000 zł, 3 089 286 zł z Polskiego Ładu, 960 714 zł ze środków z budżetu gminy. Budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz ze słupami oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminy Adamówka 2 740 000, 222 000, to są środki pochodzące z innych źródeł, czyli tutaj z Polskiego Ładu, 520 z budżetu gminy. Budowa domu kultury w miejscowości Adamówka wraz z instalacją fotowoltaiczną 8 382 000 zł. 5 465 tysięcy będzie z Polskiego Ładu, 2 917 tysięcy z budżetu gminy, przy czym tutaj na pewno będzie zmiana, ponieważ nie wszystkie środki zaplanowane w budżecie gminy na rok 2023 zostały wykorzystane. Prace remontowe domu ludowego w Majdanie Sieniawskim 720 tysięcy złotych, no 690 pochodzi ze środków z Polskiego Ładu. Remont drewnianej kapliczki w miejscowości Majdan Sieniawski, remont kapliczki z 1912 roku w miejscowości Cieplice Biele, remont krzyża przydrożnego z kamienia z 1861 roku w miejscowości Krasne, remont krzyża z 1891 w miejscowości Krasne, remont krzyża z 902 roku w miejscowości Majdan Sieniawski, budowa kompleksu sportowego obiektu lekkoatletycznego wraz z boiskiem do piłki nożnej w miejscowości Adamówka. Tamte to są takie drobne kwoty z małym udziałem z budżetu gminy, natomiast ten kompleks, planowane wydatki w roku 2024 2 164 500 zł, z czego 1 935 500 zł będzie pochodziło z budżetu
z Polskiego Ładu, natomiast 229 tysięcy właśnie z budżetu gminy. No i planowane do zaciągnięcia w 2024 roku pożyczki i kredyty w kwocie 9 892 600 zł. I na to będzie się składać pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego przebudowa drogi gminnej Krasne-Capłapy-Pawłowa w wysokości 2 422 949 zł. Przy czym no, kwota będzie inna, ponieważ mniejsze są koszty inwestycyjne. Druga pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Krasne wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Krasne i Pawłowa w wysokości 2 996 429 zł. No będzie w takiej wysokości i nawet na dzisiejszej sesji będziemy prosić o podjęcie stosownej uchwały. I kredyt długoterminowy na wkład własny w tych przedsięwzięciach inwestycyjnych 4 473 222 zł, czyli planowane zadłużenie na koniec 2024 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 9 872 600 zł. Przy czym tak naprawdę to wszystko będzie zależało od tego, w jaki sposób w sensie terminowym zostaną zrealizowane zadania finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na które zaciągnięte są planowane pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego, bo może być sytuacja taka, że te zadania uda nam się rozliczyć i kiedy będziemy otrzymywać zwrot środków, no one zmniejszą, zresztą bo nawet technicznie są bezpośrednio przekazywane do Banku Gospodarstwa Krajowego i może się również dobrze okazać, że to zadłużenie będzie mniejsze o któryś z tych kredytów, być może, że o kwotę obu kredytów, a może w najbardziej takim optymistycznym wariancie może się okazać, że będzie nawet mniejsze od kwoty 4 473 000, bo być może, że ten kredyt długoterminowy, no w zależności od tego, jaka będzie nadwyżka z roku bieżącego, no i jak będziemy mądrze gospodarzyć tymi środkami. Dlatego, że ja tutaj bez wywoływania dyskusji od razu powiem, no wszystkich bulwersuje, że 7 milionów dokładamy do budowy Domu Kultury. Jakoś nikogo nie bulwersuje, że taką kwotę przeznaczyliśmy na dotację dla powiatu przeworskiego na realizację zadań powiatowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Witowi. Otwieram dyskusję w sprawie projektu budżetu uchwały. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Panie Wójcie, obracamy tam kwotami milionowymi. Ja jako członek GKS-u Ładnie Sieniawski chciałbym zapytać, jaka kwota jest zabezpieczona dla GKS-u? Więc tak, chcę powiedzieć, że dla GKS-u nie jest zabezpieczona żadna kwota, bo to będzie podmiot wybrany w drodze konkursu. I to pana pytanie świadczy o takim dziwnym podejściu do tego wszystkiego. Natomiast kluby sportowe będą mogły złożyć nam ofertę na wykorzystanie kwoty 120 tysięcy złotych. 2 miesiące temu byłem na sesji Rady Gminy tutaj i pan wójt powiedział, że musimy przygotować kosztorys, nie? Na czym się opieramy, nie? No to myśmy przygotowali ten kosztorys i tak, 60 tysięcy. Rada Gminy może nie wie, ale postanowiłem sobie to przygotować.
60 tysięcy to jest wynagrodzenie trenerów. Jest pięć drużyn ogólnie w GKS-ie Majdan Sieniawski, które trenują, które szkolą pięć trenerów, nie? Pięciu trenerów szkoli. Trenerem nie może być każdy, bo to tak jak i dajmy na to z prawem jazdy, czy z czymś tam, trzeba mieć dokumenty, nie? Na to. Jest pięć drużyn, trzech trenerów, około 100 osób w GKS-ie jest, nie? Uczestniczy. Proszę? Zawodników. 100, około 100, w tych pięciu drużynach jest około 100 zawodników. Ci zawodnicy różnie. Jedni trenują dwa razy w tygodniu, jedni trenują raz w tygodniu. Wedle upodobania, nie? Ale jedni trenerzy trenują 12 tygodni, drudzy trenują 10 tygodni. Myśmy wzięli tylko, że trenerzy trenują 10 tygodni, wyszła nam kwota 60 tysięcy, trzech trenerów. Ja przepraszam, że poprawię, to nie tygodni, tylko miesięcy chyba. Przepraszam, tak, miesięcy, no tak, dobra. Wyszła nam kwota 60 tysięcy w skali roku, wszystkie drużyny. 35 tysięcy wyszła nam kwota do jazdy. Jeździ nie obca firma, tylko gminna, miejscowa, jak to się mówi. 450 zł bierze za poniżej 100 km, a 450 bierze od kwoty powyżej 100 km. No na tą chwilę ja wam mogę powiedzieć tak, do czerwca wiemy, gdzie będą dojazdy, ale jak od czerwca drużyna jakaś tam spadnie, a inna tam powiedzmy awansuje, no to ja nie wiem, powiedzmy jeździłem kiedyś do miejscowości Babice za Dynowem, panie Janku, jak to było? Z Dynów? Nie. To jest 100 km w jedną stronę. Tak, no. No ale ja nie wiem, bo oni wpadną. To jest wszystko, jak to się mówi, ruchome, nie? No nie możemy tego obliczyć, nie? Obliczyliśmy sobie 35 tysięcy, że budżet, nie? Że na cały rok. 40 tysięcy. Wzięliśmy budżet na takie, no nie wiem, spodenki, bluzeczki, stroje sportowe, nie? No weźcie sobie, nie wiem, może tam wasze dzieci grają, może nie grają, może lubią piłkę nożną, może tam ktoś lubi piłkę siatkową, nie? No ale weź powiedz dziecku, że graj w piłkę, a kup sobie buty, nie? No dobra, no to 40 tysięcy wzięliśmy sobie na takie, mówię, stroje sportowe, skarpetki, korki, ochraniacze i to wszystko, nie? 10 tysięcy wzięliśmy na konsumpcję. Konsumpcja to, myśmy to tak nazwali, konsumpcja, nie? To jest woda na mecze. To, tak powiem szczerze, pizzę. Kupowaliśmy dzieciom pizzę na mecze, kupowaliśmy kiełbasę. Tym mniejszym dzieciom kupowaliśmy lody. No bo takiemu małemu dziecku, jak powiemy, że kupimy mu pizzę, on się cieszy, ale jedna niedziela, druga niedziela, to dziecko sobie myśli, ja pierdzielę, znowu pizza, nie? No to dobra, no to kupiliśmy lody, nie? No, tak wypośrodkowaliśmy, to jest kwota około 100 zł za mecz, nie? Nie wiem, mówię, może wasze dziecko gra, może nie gra, może to, tamto. Przyjdźcie mu, powiedzcie, że nie będzie tej pizzy. Zobaczymy. Opieka medyczna. Opieka medyczna to jest około 60
meczy w skali roku, ja mówię cały czas, 60 meczy wszystkich drużyn. I teraz tak, opieka medyczna. Opiekę medyczną prowadzi pan Piotrek Siry, bo jest trenerem też. Opiekę medyczną prowadzę ja. Opiekę medyczną prowadzi Mateusz Krawiec, bo też jest trenerem seniorów. Opiekę medyczną prowadzi Artur Tyć. Weźcie sobie na swój, jak to powiedzieć, na swoją odpowiedzialność czyje dziecko. No mieliśmy taki przypadek. Ja byłem jako opieka medyczna na meczu u nas. Bramkarz drużyny gości, chyba to Krzyczowice były. Bramkarz drużyny gości dostał kolanem. Ja zadecydowałem, że kurde, wzywamy pogotowie. Ja byłem za to odpowiedzialny. I opieka medyczna u nas 500 zł, 5 tysięcy tylko. Przez cały rok, na cały stadion, na wszystkie mecze. To wydaje mi się, że nikt, nie wiem, nie wziąłby sobie odpowiedzialności za to, nie? 5 tysięcy to jest tylko kwestia tam jakieś tam zamrażacze, bandaże, nie wiem, poloplajstry i to wszystko, nie? To, co my zrobimy od siebie, to jest wszystko, że tak powiem, gratis. I teraz następna sprawa, utrzymanie boiska. No utrzymanie boiska, ja wam powiem tak, wszystko to ładnie wygląda, jakby mecze były jednego dnia w sobotę. Zaczyna się 8 rano, drugi mecz o 10, trzeci mecz o 12, następny mecz o 14. Wszystko jest wszystko ładnie. A teraz OZPN Jarosław wpada na pomysł, że tak. Najmłodsza drużyna gra o 8 rano, a ta drużyna o 10 rano jedzie gdzieś tam. I wpada deszcz. Pada deszcz, no i co? Linie niestety znikają. Czyli my musimy, kurde, wysypać od nowa linię. Czyli ja już tak okrężnie mówię, koszt wysypania linii to jest worek wapna kosztuje 160 zł, a pół worka idzie na wysypanie jednych linii, nie? Jednego meczu. No i dobra, jak się to uda, że będzie pogoda pięknie, ładnie, to wszystko, to obskoczymy pół workiem. Prawda? Wszystko ładnie, pięknie, pół workiem obskoczymy. Ale jak się nie uda i deszcz popada i to w ogóle, no to niestety ktoś będzie musiał przyjść, wysypać te linie w sobotę, w niedzielę i te, powiedzmy, pół worka nie starczy, tylko pół worka starczy na jeden mecz. A na wszystkie mecze, powiedzmy, 5 worków, nie? Znaczy nie, przepraszam, 5 worków, tylko 2,5 worka, dajmy na to, nie? Myśmy to przyjęli, że to jest też 5 tysięcy. To są nasze prace społeczne. To jest wałowanie, sypanie linii i wszystko. I myśmy przyjęli, że to jest tylko też 5 tysięcy. Ktoś weźmie z państwa odpowiedzialność za dzieci za 5 tysięcy na rok? No wydaje mi się, że nie bardzo. Suma budżetu na te 5 drużyn, na te około osób, na te treningi, na to koszenie trawy, na to wszystko, 160 tysięcy. W tamtym roku przyznaliście nam 140 tysięcy. I teraz pytanie, nie? Jak w tamtym roku zrobiliśmy budżet na 140 tysięcy, a myśmy zrobili to na 160 tysięcy, no skąd te 20 tysięcy? Są sponsorzy, są firmy, które nam pomagają. To nie jest tak, że my jesteśmy GKS Majdan i gmina Adamówka i tyle. Nie, pomagają nam firmy, pomagają nam firmy. Nie będę mówił, ile firmy nam dają, bo to nie wydaje mi się, że nie jest odpowiednia, jak to się mówi, czas, ale pomagają nam firmy.
pomagają nam firmy, my robimy dużo rzeczy w swoim zakresie i wydaje mi się, że jak to kiedyś ktoś, dwa miesiące temu byłem na firmie, Boże, tutaj na sesji i było 160 tysięcy kiedyś. Kiedyś na klub GTS Majdan Sieniawski było 160 tysięcy. Później było 140. Wydaje mi się, panowie, spotkajmy się w połowie. Było 140, było 160. Nie zabierajcie nam, a kiedyś jak ktoś coś kupował, to spotkajmy się w połowie, spotkajmy się na 150 tysiącach. I naprawdę, jak nam zostanie, ja wam kurde tego nie zabiorę. Ja to na następny rok przyjdę i powiem, panowie, zostało, oddaję. Ale jak będzie, ja to tłumaczyłem dwa miesiące temu. My jak zgłosimy drużynę, my nie możemy powiedzieć, że słuchajcie, zgłaszamy drużynę, a może będziemy mieć pieniądze, a może nie będziemy mieć pieniędzy. Jak zgłosimy drużynę, to później musimy kary płacić za to. Jakie to są kary? Walkover 500 zł. Nie pojedzie drużyna na mecz, walkover 500 zł. No i co? I 13 meczów, znaczy nie, bo to jest tak rozliczane pół roku, nie? Czyli teraz jesteśmy w połowie sezonu, czy my jesteśmy w połowie rozgrywek. 13 meczy, czyli tam powiedzmy 6 meczy mamy wyjazdowych. Nie pojedziemy, 500 zł kary za każdy mecz. Nie tylko ten u nas, tylko ten co drużyna musi tamta przyjechać, sędziowie przyjadą. Właśnie jeszcze na temat sędziów. Pan wójt kiedyś chciał, żeby mu przygotować takie rozliczenie, nie wiem jak to nazwać, OZPN-u ja to nazwię, nie? OZPN to jest Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Jarosławiu. No dobra, wszystko jest ładnie, pięknie, jest 10 drużyn, te 5 drużyn u nas, ale sędziowie przyjeżdżają z Rzeszowa. OZPN Jarosław wysyła nam sędziów na mecz i to co powiedziałem szybciej, jest ładnie, pięknie. Mecze wszystkie odbywają się w sobotę. Przyjeżdża jeden sędzia u nas w szatni siedzi i wszystkie mecze sędzia, że tak powiem, sędziuje. Ale jedna drużyna w sobotę rano gra u nas, druga jedzie tam, trzecia gra u nas. Już ci sędziowie się mieszają. Możemy przygotować taki kosztorys, ale nie wiadomo skąd przyjadą sędziowie. No skąd my wiemy, czy sędziowie przyjadą z Jarosławia, czy z Rzeszowa? Ja przepraszam, wejdę w słowo. Ile, bo nie są tu uwzględnione w tych kwotach sędziowie. Ile kosztują sędziowie? Ale my nie możemy tego określić. Orientacyjnie? No, myśmy tu przyjęli 14,5 tysiąca, bo to jest takie założenie z tamtego roku. Ale sędziowie w tym roku przyjadą na przykład wszyscy z Rzeszowa i to będzie koszt 500 zł na przykład większy. No, to... Słowo, też na tym, jak kumuluje się 60 tysięcy, 50% wartości klubu sędziowych, trenerów. No. Tych trenerów nie jest za dużo, bo tutaj jest 50% mamy całość organizacji, mamy tutaj 120 tysięcy. No. Czy to by ograniczyć cen może tych trenerów? Czy, bo tak widzę, no, to tak nie ma szans. Dobra, już tłumaczę, bo to jest tak, każdy myśli, że to są kwoty, ale jak ja zacząłem... Dobra, już panu tłumaczę. 60 tysięcy jest trzech trenerów. Powiedzmy, na równo podzielić, to jest 20 trenerów na 20 tysięcy, nie? Akurat jeden trener siedzi koło pana.
powiedzmy, trenuję godzinę wtorek i godzinę w czwartek, czyli dajmy na to 2 godziny w tygodniu plus mecz. Ale mecz to nie jest godzina. Mecz to jest godzinę jedziemy gdzieś tam, godzinę coś tam i wracamy. Dobra. I pan Piotrek mało tego, bierze jeszcze na siebie odpowiedzialność medyczną za te dzieci. Czyli to, co wychodziło, że opieka medyczna 5 tysięcy, to ten trener bierze na siebie, nie? No i dobra, i tych meczy jest przez 10 tygodni. 10 tygodni razy 4, to nie wiem, 40 tam dajmy na to tych spotkań, nie? I teraz niech pan sobie wyobrazi, że pana dziecko gdzieś tam jedzie na mecz i po prostu wie pan, że pan jest pewien, nie? Pan jest pewien, że dziecko, że to, że pojedzie na mecz, że pan Piotrek Siry będzie odpowiedzialny za to i w ogóle, nie? Pan jest pewien tego. No tak, ale czy jest potrzebny trzech, czy... Dobra. Ma pan prawo jazdy? No tak. A ma pan licencję trenera? No to właśnie. Licencję trenera, każdy trener musi mieć licencję. To nie, że my sobie zgłosimy. Tak. No to nie, bo to co mi chodziło, że wiesz, jedziemy o 10, o 8, o 10. Ale nie, no to tak samo jak jednym busem nie pojedziemy, bo przyjeżdża jeden bus, tamten bus jedzie, a następny bus przyjeżdża, nie? No. No dobra. Panowie, ja przepraszam, że przerywam, ale ja bym tak prosił konkretyzować trochę, bo tak... ...160 wyszło nam w 2023 roku. I powiem wam, każdy tam sobie pomyśli, a jeżdżą gdzieś tam, nie? Kupiliśmy bluzeczki, kupiliśmy stroje, kupiliśmy dresy. Każda drużyna wychodzi na mecz w zielonej bluzeczce. Mało tego, nie drużyny, tylko my jako zarząd wychodzi w bluzeczce. Po lewej stronie ma emblemat GKS Adamówka. Reklamuje, jak to się mówi, gminę Adamówki, bo to jest nasz główny sponsor. Z tyłu ma GKS Majdan. Jedna osoba nam zarzuciła, że czego nie ma Majdan Siniawski. Ja mówię, bo się nie zmieściło. Po prostu się nie zmieściło, nie? I my wszędzie, i nawet był w internecie mecz relacjonowany, co było cały czas sponsorzy, gmina Adamówka, tamte różne firmy, o których nie będę mówił, nawet turniej mikołajkowy był teraz w Adamówce. Może tam nie wszyscy wiedzą, o czym my tu mówimy, ale drużyna, która grała z rodzicami, drużyna dzieci, która grała z rodzicami, to jest najmłodsza drużyna, która jest zgłoszona do nas do rozgrywek. I ona jest zgłoszona, tylko że oni nie grają takim systemem, że jadą, gdzieś tam przyjeżdżają, tylko oni grają systemem turniejowym. Turniej przyjeżdża 3 drużyny, grają w Majdanie. Na, powiedzmy, za 3 tygodnie ta drużyna gra gdzieś tam, nie? To jest system turniejowy. Ale turniej jak jest, te 3 drużyny przyjeżdżają, to my musimy zapewnić opiekę medyczną. Pozwoliłem sobie, jeszcze tak mykło mi to, 5 tysięcy koszt utrzymania boiska. To jest taki koszt wysypania linii, podsypanie tam trawy, nawozu, tego wszystkiego. My to robimy w celu społecznym. Ja swoim ciągnikiem prywatnym 10 razy, liczyłem sobie to, 10 razy jeździłem i wałowałem boisko. Kiedyś pan prezes, przewodniczący rady, co był trenerem, też jeździł swoim ciągnikiem.
Ja sobie pozwoliłem wycenić to wasie. Jest as w gminie, czego oni mają mi nie wycenić, nie? 35 tysięcy. Przez cały rok wysypanie linii, wykoszenie boiska, ogólnie wszystko. My to robimy za 5 tysięcy, oni 35 tysięcy. Ja nie mówię, że to jest mało czy dużo, ale chcę żebyście porównali to, nie? No skoro my to robimy, bo ja lubię piłkę nożną, do czego ja mam 30 tysięcy dokładać, nie? Panowie radni, spotkajmy się, tam gdzieś tam padła kwota 120, 140, 160. Kiedyś każdy z nas coś kupował. Spotkajmy się w połowie i każdy będzie zadowolony, a myślę, że jak zostanie, to nikt nie zabierze, tylko odda. Proszę bardzo. Nie. Już panu mówię, 160 zamknęliśmy budżet w tamtym roku, ale 140 mieliśmy przyznane z gminy. No i 140 mieliśmy zapisane z gminy. Gdzieś tam padła kwota 120, że teraz będzie na budżet, nie? Chyba, że pan wójt będzie prezesem klubu i w tych 120 tysiącach się zmieści. Proszę bardzo, pan wójt. A jeszcze, panie wójcie, cały czas jest kwestia tego traktorka do trawy. Proszę państwa, ja myślałem, że nasze spotkanie przed świętami przyniosło efekty, bo wydawało się, że pan zrozumiał, o co mi chodzi. Mi chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby panowie radni wiedzieli, co się za te 120, 140 czy może 150 tysięcy będzie działo. To, co między innymi tutaj padło, to nie może być tak, jak pan tutaj mówił. Na treningu czasami jest trzech zawodników. Wy musicie ustalić jasne reguły. Co trzech zawodników może trenować w piłkę nożną? Powiedzcie mi, czy to nie jest kpina? Po prostu mają być zajęcia, ma być odpowiednia ilość dzieci. My mamy dostać konkretną informację, że nie, że jest może 100 zawodników. Przecież prosiłem. Ja chcę wiedzieć, jacy i ilu zawodników jest w seniorach. Jacy są w juniorach, starszych, młodszych, młodzikach. Chcemy wiedzieć, jakie drużyny trenują. Bo my, wstyd się przyznać, nie wiemy nic. No co panowie wiecie, że jest jakieś 5 drużyn. Nawet nie wiemy jakie. To musi być sformalizowane. I teraz, to nie chodzi, żeby ktoś kwestionował kwoty. Tylko być może panu radnemu, który zwrócił na to uwagę, być może tylko się wydaje, że te 60 tysięcy jest za dużo, ale wy musicie to pokazać. Proszę państwa, no my mamy oferty składane przez Ochotniczą Straż Pożarną na zajęcia z muzyki. I my wiemy, ile godzin będzie przeprowadzonych, ile będzie za godzinę i ile to będzie kosztować. Ile będzie zakup, ile będzie wyjazd. No wszystko wiemy. I to nie chodzi o to, że ktoś będzie później was rozliczał, czy delegacja sędziowska kosztowała 500 zł czy 400 zł. To się da oszacować. I zdajemy sobie z tego sprawę, że może się trafić wyjazd, który będzie wyjazdem dłuższym. Ale my nic nie wiemy. My prosiłem, żebyśmy wiedzieli, ile jest drużyn w rozgrywkach, których grają seniorzy. Nie wiemy. Ile jest w juniorach? Nie wiemy. My nic nie wiemy. Kosztorys, który zawiera kwoty, a co się pod tą kwotą kryje, to nie jest na zasadzie, proszę też dobrze mnie zrozumieć, to nie jest na zasadzie braku zaufania, tylko po prostu muszą być jakieś kalkulacje. I ja już tłumaczyłem, w jaki sposób to zrobić. Zresztą mówiłem, jeżeli będziecie mieć dane, nasz pracownik wam nawet w tym pomoże. Panie, ale... Wiecie,
pytanie mam do pana. Poruszył pan temat orkiestry. A skąd pan wie, czy na orkiestrze, na powiedzmy we wtorek czy w środę jest 20 osób czy 10? Odnośnie orkiestry ja chyba mam największe doświadczenie w tym, bo od początku jestem i moje dzieci od początku są. Ale dzieci też grają w piłkę. Tak. I dlatego chcę powiedzieć, że jeżeli jest nauka gry na instrumentach, a dziecko nie może być na danej lekcji, rodzic dzwoni, powiedzmy dwie godziny czy ileś wcześniej, do pana Michała i mówi, żeby brał kogoś innego, bo mojego dziecka nie będzie na lekcji. A tak samo jak są te treningi, czasami jadę i trener biega z czwórko dzieci. Także tutaj odpowiedzialność jakaś też powinna być ze strony rodziców, których dzieci są na treningach, że jak nie ma powiedzmy określonej liczby dzieci, nie powinno być treningu. No ale dobrze, ale powiedzmy w czwartek jest trening. Ja w środę jako zarząd gdzieś tam dzwonię do chłopaka. Będziesz na treningu? No będę. Czego pan dzwonić? On ma być na treningu. No ale w czwartek go nie ma, nie? On ma być, ale nie. Ale jak wyciągnąć konsekwencje? Panowie, ja przepraszam bardzo, ale nie może być tak, że dwie, trzy osoby naraz mówią. Ale my nie możemy być. No jakie konsekwencje wyciągniemy przeciwko temu dziecku, nie? No dziecko 12 lat, dzień szybciej mówi, że będzie, rodzice mówią, że będzie, a jego nie ma, nie? Na drugi. Dobra. Na orkiestrze są dzieci 9-letnie i są zdyscyplinowane i skoro jest, to jest. I ma być. Zresztą, proszę państwa. Pan wójt powiedział, że nie wie, ile tam tego wszystkiego jest. No to już panu mówię. Trzech trenerów. Nie. Ja to chcę mieć napisane. Dobrze, że ale Wysoka Rada nie będzie miała tego, co pan dostanie. Tylko Wysoka Rada dzisiaj to usłyszy, a pan dostanie to na piśmie. No zgadza się? No, ale proszę. No przecież jak pan dostanie papier jutro, czy pan powie, Wysoka Rado, przyjdźmy tutaj i ja wam pokażę. Nie? Przepraszam bardzo, pan radny chce zabrać głos. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panowie radni. Mamy taką instytucję, komisję w naszej Radzie, jak komisja rekreacji i spraw sportu, tak mamy to. I tu, skoro my jesteśmy największym sponsorem, bo jesteśmy, to należy się zastanowić nad tym, czy z tej komisji nie należy wziąć jako nadzór czy kierownictwo, żeby to ta komisja to miała ten klub pod swoim opieką. Bo tak do tej pory, jak żeście zauważyli, dostawali pieniążki i było rozliczenie. Nikt na tym nie panował, to tak samo przykuje do stóp pana Wójta. Nie wie nic, nie ma żadnych danych. Ale ja chcę przedstawić. Ja przepraszam. Ja mam. To na przyszłość już. No ja wiem. Mam taką prośbę, aby jeżeli zabieramy głos, aby mówić pani radny do mikrofonu. Bardzo proszę. Panie wójcie, jest 5 drużyn. Już przedstawiam wszystko po kolei. Jest 5 drużyn. Ale proszę państwa, sesja. To nie jest miejsce, żebyśmy o takich szczegółach dyskutowali. Jeżeli ale ja mówię, pan, że każdy radny, on nie przyjdzie później. Nie, on powie, że on nie wie, o co to chodziło. Ale to nie. Ale ja chcę przedstawić. No czemu mi pan broni przedstawić swoje te prawa? Proszę bardzo, pan radny. Żeby radni wiedziały, to jak będziesz przedstawiał wójtowi, robię kseru i radnym, radni dostaną i też będą wiedzieć. Po prostu dyskutujemy koło to samo. I jeszcze mam takie jedno pytanie, to pytanie, może taka uwaga. To jeżeli gmina jest największym sponsorem i do tego, a ci sponsorzy co tego, ile wpływa co jak tego, to Rada nie ma wiedzieć. Ma dać, ale wiedzieć nie ma. Znaczy ja powiem panu... Usponsorowanie. Dziękuję. Ja powiem panu, ja od siebie dałem 3000 kwotę. 3000 dałem od siebie. Od siebie dałem 3000. I ja nie mogę powiedzieć, jaka firma ile gdzie dała, tylko ja powiem... Proszę bardzo, pan radny. Nie żądamy od pana danych sponsorów, czy
firm, jakie pan daje, tylko chcemy uzyskać, przykładowo, pan, już pan sam powiedział, że dostajecie, chcemy uzyskać, że tyle klub dostał ze sponsorów gminy, tyle od osób cywilnych, tyle od prywatnych, już nieważne. Ja to panu mówię od razu, 140 tysięcy w 2023 roku, 140 tysięcy była dotacja z gminy, a budżet się zamknął na 160, tam powiedzmy 5, bo te dzieci cały czas jeżdżą. I na przykład biuro rachunkowe nie wysłało nam, żebyśmy to policzyli, nie? Tak samo jak OZPN Jarosław nie wysłał nam ostatniego. Ale to my tak możemy przyjąć tam te 2-3 tysiące, nie? 140 tysięcy była dotacja z gminy. Powiedzmy 25 tysięcy była dotacja z innych firm. Z innych firm. Nie powiem panu, jakie to były firmy. Jak pan chce, zapraszam, jedzie pan na stadion do GKS-u Majdan Siniawski i na ogrodzeniu wiszą reklamy firm. To jest takie naszą zaduszuczynienie. Na naszych firmach byłem w starym komisariacie, w tym gminie, też wiszą banery. Ale nie, pan myli co innego, bo tam, wiesz pan. Wie pan byli może wybory, a... Ja przepraszam bardzo, panowie, przepraszam bardzo, ale ja widzę, że zaczynają się robić przepychanki i no coś z tym musimy zrobić. Ja tylko, panie przewodniczący, chciałem, żeby było uwidocznione nasz sponsor wielki i te mniejsze sponsory bo tego nie było rozliczenia. Ale ja przepraszam, mówił, proszę nie przerywać, tutaj pan no, mówi, to nie przerywam. Dobra, przepraszam. No to ja już zadałem pytanie. Pan wójt mówił... No. Proszę, chciałbym, żeby było to uwidocznione. Nasz wiemy, jaki, bo my decydujemy, a reszta, na czym, jak funkcjonuje klub, to tego trudno, bo to jest tajemnicą, ale wystarczy powiedzieć, że tyle i tyle mamy od sponsorów. Przepraszam, mogę? Pan wójt mówi tak, 60 tysięcy trenerzy, nie wiadomo co oni robią. No to ci trenerzy dwa razy w tygodniu prowadzą zajęcia, plus mecz. Pan Piotrek jest trenerem. Grupy już junior młodszy, tak? Czy junior starszy. Pan Piotrek nie gra w piłkę, ale jest trenerem. Pan Piotrek jedzie na mecz, bierze odpowiedzialność za chłopaka, bierze, kurde, odpowiedzialność za to, że coś mu się stanie. On mu udzieli o... Proszę bardzo, pan radny. Proszę bardzo, pan radny. Mógłbym pan skończyć? Jest czwarty raz. Dobra, ale nie, ja już szybko. To jest pan Piotrek, to jest jedna drużyna. Pan Mateusz Krawiec prowadzi trzy drużyny. I mało tego, on jeszcze gra. I za to granie, jak to się mówi, lubi to i gra, nie? I tych trzech trenerów jest. Tych zajęć jest 66... Tak żeśmy ocalili, oszacowali 66 zajęć w ciągu roku. Sami trenerzy mają. I teraz tak, jak ktoś powie, że dobra, no to taki trener, no to weźcie sobie innego, nie? No ale tak nie możemy, bo musi być licencja, muszą być uprawnienia, musi być to i tak. Ja bym prosił, żeby... To tak jak z jeżdżeniem samochodem. Chcesz jechać samochodem ciężarowym, musisz zrobić sobie prawo. Ja przepraszam, panie Adamie, że ja panu przerwę, ale jeżeli proszę to konkretyzować, bo będzie... 66 zajęć w ciągu roku. Wszystkie proszę, drużyny. Proszę bardzo, pan radny Bobko. Panie przewodniczący, ja mam pytanie do wójta. Była tutaj propozycja 150. Jesteśmy w stanie... 120. Nie, 150. To była 150. Z mojej strony, przepraszam. Mam pytanie, panie wójcie. Jesteśmy w stanie przyjąć to, czy nie? Jeżeli nie... To o czym dyskutujemy? A jeżeli damy radę, to trzeba postawić wniosek o to, żeby przyjąć wniosek, zatwierdzić i zwiększyć tył, bo będziemy słuchać kiedyś po południu i tak dalej. Kwestia, czy my w budżecie damy radę to zmieścić, czy nie? Więc proszę państwa, dużo więcej innych spraw. Nie, oczywiście, no w tej chwili zabezpieczyliśmy środki takie, jaka jest możliwość. Natomiast ja mówiłem panu Adamowi, że sezon nie rozpoczyna się 1 stycznia.
my wcale nie musimy tego naboru ogłaszać od razu na początku stycznia. Proszę przygotować porządne kalkulacje i ja wtedy, i naprawdę klub nie musi tego przedstawiać Radzie. Ja myślę, że Rada Gminy ma do mnie zaufanie. Jeżeli ja powiem, że 120 tysięcy jest za mało, to będziemy się zastanawiać, co z tym fantem zrobić. Natomiast chcę zaznaczyć, że w naszej uchwale dotyczącej finansowania właśnie tego sportu, z tej ustawy o sporcie, jest założenie, zresztą no, takie jest w każdej uchwale, że co najmniej 5% środków klub będzie miał z innych źródeł. I naprawdę no dzisiaj ciągle nie rozumiemy się, że my nic nie wiemy. I to nic nie da, panie Adamie, że pan będzie tutaj zaklinał rzeczywistość i mówił, że z tego coś wynika. Nic z tego nie wynika. Panie wójcie. Niech się pan nie obrazi, no nic z tego nie wynika, bo tu nie ma żadnych wyliczeń. To nie są żadne wyliczenia i nie da się tego zrobić na sesji. O tym możemy porozmawiać spokojnie, jak będzie pan miał przygotowane dane i tyle. No dzisiaj to widzimy, no powtarzamy się. No nie ma się co powtarzać. Panie wójcie, ale jeżeli dzisiaj Rada uchwali budżet dla GKS-u Majdan Siniawski na 120 tysięcy i ja przedstawię panu rachunki na 140 tysięcy, to mi pan zagwarantuje to, że te 140 tysięcy będą? Bo ja z tego, co wiem, to zawsze jest tak, że może się znajdą, o tak, może się znajdą, może nie. Ja wiem to, co mam zagwarantowane teraz. No to masz 120 tysięcy. To walczę. No to co, 120 tysięcy? No to drużyna... Orlik młodszy, która grała z dziećmi na hali, z rodzicami, to my ją rozwiążemy. I dobra, 120 tysięcy nam starczy, zamiast 5 drużyn będzie 4. No i teraz jeden, drugi, trzeci radny przyjdzie do domu i powie tak, słuchaj, nie będziesz grał w piłkę, bo rada gminy się nie zgodziła na ten. No to nie jest prawda, nie? No ale jak my to, jak liczymy my to? Ja myślę, że ten temat już trzeba zamknąć, panowie. Myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni co do tego. Zamykamy tę dyskusję w tej sprawie już. Czy jeszcze jakieś pytania w sprawie budżetu są inne? Inne już poza tymi, które myśmy tutaj przed chwilą przerabiali. Ja mam pytanie tylko, czy padnie konkretna kwota dla GKS Majdan Siniawski? Padła przed chwilą. Więc proszę państwa, cały czas... Ale zabezpieczona. W budżecie na wspieranie piłki nożnej jest zabezpieczone 120 tysięcy. I to nie są pieniądze zabezpieczone dla GKS-u. Niech pan wójt przyjdzie i powie to tym małym dzieciom. No co ja co ja mogę im powiedzieć, jak to musi być po prostu złożenie ofert na to. No ale jak ja panu przedstawiam kwotę 140-160 tysięcy. No przecież nie wziąłem tych 160 tysięcy sobie taką z głowy. Ale przecież prosiłem i myślę, żeśmy się dogadali. Dogadaliśmy się, tylko że dogadaliśmy się, a... No ale żadnych dokumentów nie dostaliśmy, żadnych, no naprawdę... Dobra, ale jest pan w stanie zagwarantować to, że na przykład przedstawimy faktury i to wszystko i nie to będzie 160? Nie faktury, tylko kosztorys, przewidywane koszty. No jak może pan mieć faktury na 2024 rok? Ale panu, że nie możemy przedstawić faktur, bo ja szacuję kwotę 14,5 tysiąca, że przyjadą sędziowie przez cały rok. 14,5 tysiąca. Ale przyjadą sędziowie i jeden mecz będzie w sobotę, jeden będzie mecz w niedzielę, jeden będzie w sobotę po południu. I ci sędziowie się wymienią. Panie Adamie, my nie jesteśmy chwileczkę, w stanie teraz, tego zrobić. Chwileczkę, ja mam pytanie do pana wójta. Panie wójcie, bo to nie ma sensu dalej tego chyba ciągnięcia tej sprawy. Mam takie pytanie. Mamy zabezpieczone te 120 tysięcy. Jeżeli wyjdzie taka sytuacja, że klub sportowy, ten GKS Majdan Siniawski, będzie potrzebował w trakcie sezonu, powiedzmy, dodatkowe 20 tysięcy,
czy będziemy w stanie zapewnić im te pieniądze? Nie, ja, więc w trakcie nie możemy tego zmieniać, natomiast ja prosiłem, żeby przedłożyć jakiekolwiek rzetelne kalkulacje, żebyśmy wiedzieli, że tam będzie, że tam nie będzie około 100 zawodników, tylko może 86. Klub powinien zaplanować, że my będziemy organizować szkolenie w kategorii junior, młodszy, załóżmy dla 16 zawodników. I oczywiście, że oni będą brać udział w szkoleniu i w związku z tym będziemy brać udział w rozgrywkach, w których jest, załóżmy, 10 drużyn. I to się da wszystko zrobić. No proszę Państwa, nie może być takiego totalnego chaosu w tym zakresie. To jest naprawdę proste. I pomożemy to zrobić. Musimy od czegoś zacząć i klub musi zrobić kalkulacje konkretne, żeby były kwoty. Dobra, okej. I wtedy przedstawi i wtedy będzie... jakaś baza na rozmowę, żebyśmy wiedzieli dokładnie. Oczywiście na podstawie, i też... Na podstawie roku z 2023 trzeba zrobić kalkulacje, jakie były koszty. Wtedy tutaj 140 tysięcy, tak? Koszty. Było w tamtym roku. 160 tysięcy było, wydaliśmy w tamtym roku, a 140 było z gminy, nie? No to trzeba zrobić dokładną kalkulację, przedstawić, wtedy będziemy mieli bazę do rozmowy. Dobra. I myślę, że... Dobra, ale panie Adamie... Momencik, na tą chwilę mamy 120 i w tej chwili jest za późno, żeby to zmienić. No nie ma możliwości. Dwa miesiące temu jak byłem i była na te inne to było, wtedy było okej. Okay. A teraz już jest za późno. No ale ciągle... Przepraszam bardzo, do pana Adama mam pytanie. Pana syn gra w piłkę, tak. Jako junior. Tak. No zagwarantuje mi pan, że on przyjdzie we wtorek na trening? Jeżeli chodzi o piłkę nożną, a granie... Ale nie, króciutko, tak czy nie? Zagwarantuje mi pan? Tak, mogę zagwarantować, jeżeli... Ale przyjdzie czy nie przyjdzie? Chcę to przedstawić. No to ja mogę pana syna policzyć, że on będzie... powiedzmy 10 miesięcy razy 4, 40 razy będzie na treningu. Jeżeli chodzi o piłkę nożną... Ale dobra. Nie przerywa pan. Dobrze, ale nie, ja jeszcze mam pytanie. Pan mi to gwarantuje teraz, w grudniu. A co będzie w marcu? Panie Adamie, to nie ma sensu. Nie zagwarantowałbym, ja nie mogę, ale ja cały czas mówię, że my nie możemy. Ja rozumiem, to mówisz, ale... Nie można w ten sposób. Ale mówię, że my nie możemy. Ja nie mogę powiedzieć dzisiaj, co będzie jutro. No ale ja cały czas mówię, że my nie możemy. Troszeczkę jest... No to mówię, no to nie... Czworo dzieci na treningu. No. To zrobić tak, żeby było mniej drużyn. No to rozwiążemy te najmłodsze dzieci. No juniorzy, ale nie, ale seniorami. Panowie, że my musimy coś panowie. Planowo, nie? Ja to przyszłym gospodarzy, spokojnie. No. Dostaję 120 tysięcy od głównego sponsora. Szukam 30 czy 40 od innych. No dobrze. Chcę zrobić dzień dziecka, z koleżanką, która wyszła, nazbierałem, że wchodząc tylko szukać sponsorów, dostałem, nie mówię ile. Tylko chcę zorganizować dzień dziecka i organizowaliśmy. Jeszcze nam zostało 3 tysiące. Dobrze, tylko wie pan co, pan jak organizuje dzień dziecka, to pan 3 dni przed dniem dziecka, pan powie, dobra, nie udało się, nie organizujemy. A my to musimy zgłosić. My to musimy zgłosić. Pół roku musimy opłaty zrobić. Dlatego panu tłumaczę. 120 ma pan gwarancji. 30 czy 40 panu potrzeba, nie pan szuka. Braknie. Wtedy jest, jak powiedział wiceprzewodniczący, prośba do rady, czy do pana wójta. Wójt przedstawi na radzie i będziemy dyskutować. A dzisiaj pan bełta pan pianę, a z tego nic. No to bełta pan pianę. No to jak przyjdę do pana i powiem panu, daj pan 5 tysięcy, to pan, dasz pan? Panowie, ja przepraszam. No pan nie widzi przepraszam bardzo. Nigdy mi nie przeszkadzała, że ona jest. No. Panowie, przepraszam bardzo. Ja już wcześniej zamykałem dyskusję w tej sprawie i powtórnie zamykam. Ja myślę, że tutaj, proszę panów, temat został w 120% wyczerpany. Czy jeszcze jakieś inne sprawy, jakieś inne pytania w sprawie budżetu? Tak. Na pewno będzie o innych
Panowie radni, pytania do was teraz nie, kieruję, ja... czy jeszcze... Ale przepraszam, panie Adamie, proszę zakończyć. Proszę... Skończył się temat sportu, dobra. Proszę zakończyć. Jedno krótkie pytanie. Przewodniczący Rady, Wysoka Rado, ile jest zagwarantowane na GKS Majdan Siniawski? Na sport jest 120 tysięcy. Panowie, zamykam już temat po raz trzeci w tej sprawie. Czy jakieś jeszcze inne pytania w sprawie budżetu gminy na, są na rok 2024? Nie widzę już. Jest. To proszę bardzo. No jeszcze właśnie sprawa orkiestry. No bo właśnie patrzę w poprzednim projekcie budżetu na klub sportowy było 140 tysięcy, a na orkiestrę było 100 tysięcy. No więc, no właśnie, a słyszę o różnych rzeczach niepokojących w tej orkiestrze i właśnie pasowałby audyt najpierw zanim przyznamy te 120 tysięcy. Tyle. Ja mogę odpowiedzieć? Rok temu było 30 dzieci w orkiestrze, w tej chwili jest 45 około, to może 44. Bardzo, w jakiej sprawie to pytanie? Orkiestry. Proszę. Czy ktoś te dzieci sprawdza, że one przychodzą na zajęcia? No było mówione. Wcześniej pan radny mówił, w jaki sposób jest to załatwiane. Także proszę pani... Dobra, a teraz niech mi, niech tak. Orkiestra działa, ja broń Boże nie mam nic przeciwko orkiestrze. Ładnie grają i wszystko. Grają ile razy? Powiedzmy w Majdanie Siniawskim w kościele grają ile razy? 4 razy? 5 razy? Ile grali razy w Adamówce? A tyle, ile potrzeba. No dobra, ale ile razy? 6? Ile potrzeba, ile ich ktoś zaprosi. Ale... Proszę państwa, ja chcę powiedzieć, bo państwo, pan tutaj myśli, nie, to, tak jakby, no i co? Ale tak jakby GKS miał główne zadanie. I, no, ale proszę, bo jakbyś wstał, to byś powiedział, ale prosiłbym, żeby pan słuchał, więc proszę państwa, czasami to jest sprowadzane do tego, że my na sport przeznaczamy pieniądze na to, żeby jakieś drużyny grały w rozgrywkach ligowych. To nic bardziej mylnego. My pieniądze przeznaczamy na to, żeby nasze dzieci i nasza młodzież mogła rozwijać swoje umiejętności sportowe. I oczywiście takim dodatkiem do tego jest udział w rozgrywkach, bo wiadomo, że rywalizacja pobudza motywację do tego, żeby się zajmować w tym przypadku sportem. Natomiast jeżeli chodzi o drugie zadanie to z zakresu kultury, to nie jest po to prowadzone, żeby orkiestra występowała. To jest nauka gry na instrumentach. Ja jestem pełen podziwu dla kapelmistrza, dla pana Michała, że on potrafił wykrzesać to, co drzemało w tym potencjale, który jest na terenie naszej gminy, że taka ilość dzieci uczy się grać na instrumentach i uczy się w taki sposób, że budzą zachwyt tak naprawdę nie tylko w okolicy. Przecież i to jest uwieńczenie tej nauki. I oczywiście muszą występować, bo to jest właśnie tak, jak zawodnik, który trenuje piłkę nożną, musi grać też w rozgrywkach i my to rozumiemy. Ale ja widzę, że wy nie przywiązujecie żadnej wagi do treningów. Takie odniosłem wrażenie, przepraszam, może tak nie jest. Ale sedno sprawy jest w tym, żeby młodzież uczyła się grać w tym wypadku w piłkę nożną. Bo nieważne jest, ja cały czas podkreślam, nieważne jest, w której lidze grają seniorzy. Oni mogą grać nawet i w B-klasie.
Nie ma znaczenia. Ważne, żeby angażowali się na treningach, bo to jest sens. I też jak były problemy, że a już ci seniorzy to bez stypendiów nie będą u nas grać, to niech idą tam, gdzie im będą płacić. To jest sens tego, to jest sedno tego, co my chcemy zrealizować. Też nie ukrywam, że niektórzy u nas nauczyli się grać i poszli grać gdzieś w świat. O to chodzi. O to chodzi. Właśnie my stwarzamy podstawy. My mamy za zadanie nauczyć ich grać na instrumentach. To znaczy nie bezpośrednio. No, jeszcze odnośnie orkiestry. Wczoraj można było sprawdzić, jak ta orkiestra gra, bo porobiły się grupki i chodziły po kolędzie i grały na tylu instrumentach, że w moim młodości to było dwóch chłopaków na wioskę, co cokolwiek grało na akordeonie. O saksofonach, o trąbkach czy o klarnetach, to nikt nie wiedział, że coś takiego jest. A dzisiaj przychodzi orkiestra siedmioosobowa, z tego sześć osób gra. Ale dobra, no to co ja mam chłopakom powiedzieć, co grają w piłkę, idźcie po kolędzie, żeby do Tośka Dublowego przyszli? No kurde, no. Ja przepraszam bardzo, ale temat ten został zamknięty. To, czy jeszcze jakieś... Ja przepraszam, tylko jeszcze jedno słowo. Pan wójt powiedział, że oczekujemy tam, że po prostu uczymy i to w ogóle. W klubie, w GKS-ie na przykład są seniorzy, ale żeby ci seniorzy grali, to muszą być juniorzy. To jest odgórna decyzja OZPN-u Jarosław. Żeby grali juniorzy, muszą być trzy drużyny. Żeby ta najstarsza drużyna grała, to muszą być trzy drużyny młodsze. Ale temat zamknęliśmy. Nie wracajmy już do tego, naprawdę. Dobra, nie wracamy. Czyli piłki nożnej w gminie Adamówka nie będzie. Proszę. Jak zadecyduje zarząd, znaczy no to jak ja mówię, że 160 tysięcy jest mało, a 120, no to co, dołoży pan ze swoich? Ja prze... Nie będzie ich w Majdanie. Przepraszam. To jest w głowie, no i co? A jeżeli chodzi o to nie, no to panowie, ładnie grają. Panowie, dyskusja, naprawdę proszę zakończyć tę dyskusję. Dyskusja już jest zbędna. No ale to jest mojej młodości Tosiek, ale to jest... Ja przepraszam bardzo. Ale to jest... Proszę o ciszę. Panie Adamie, proszę o ciszę. Czy jeszcze jakieś inne pytania w sprawie budżetu, panowie, i kończymy, przechodzimy do głosowania, ale proszę o konkretne pytania. Tak, przegłosujcie i... Więc jeśli można, to jeszcze tylko pozwolę sobie zauważyć, że zgodnie z prawem projekt budżetu był oceniany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która po rozpatrzeniu projektu budżetu zaopiniowała go pozytywnie. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Jedno krótkie pytanie. Skoro 22 lata klub był finansowany i było wszystko ok, czego nagle teraz robicie problemy? Ja panu tłumaczyłem, jak bardzo trudno mamy sytuację związaną z tym, że... To nie trzeba było budynku budować. A no to... No co? No to dziękujemy za tego. A ile pieniędzy poszło na remont stadionu? To nie ma to... Panowie, ja przepraszam. Panowie, ja przepraszam bardzo. Wróciłem, kurde, ziemię. Panowie, zamykam... Pan Janek był prezesem, ja grałem w piłkę, ja swoim ciągnikiem wróciłem ziemię. I nikt mi nie... Panowie, zamykam już dyskusję w tej sprawie. Rozumiem, że temat już został wyczerpany. Żadnych pytań tu od panów radnych już nie widzę. Przechodzimy już więc do głosowania nad projektem uchwały. Uchwała nr 8/74/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy na 2024 rok. Proszę panów radnych o oddanie głosu.
Spróbuję to przedstawić. Doty do głosowania. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 4. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozie finansowej gminy Adamówka na lata 2024-2028. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, to uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Adamówka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2028 w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały i objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka stanowi załącznik numer 3 do niniejszej uchwały i upoważnia się w paragrafie trzecim, co jest bardzo istotne, upoważnia się wójta gminy Adamówka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie dostaw wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzenia ścieków do takiej sieci, dostaw gazu z sieci gazowej, co już tutaj nie jest upoważnieniem takim czysto teoretycznym, ponieważ ten gaz już mamy na terenie naszej gminy, dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe, usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego i zawieranych na czas określony do kwoty 800 tysięcy złotych. Upoważnia się wójta gminy Adamówka do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 400 tysięcy złotych. Traci moc uchwała nr 10/73/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku. No, myślę, że tutaj powinniśmy się skoncentrować na objaśnieniach, które są w załączniku numer 3. Dochody bieżące i majątkowe w roku 2024 przyjęto dochody bieżące i majątkowe ujęte w budżecie na 2024 rok. Prognoza na lata 2005-2028 zawiera następujące założenia. Planowane dochody bieżące zwiększono w poszczególnych latach o 3% wskaźnik inflacji, przyjmując za rok bazowy budżet roku 2024 i planowane dochody majątkowe w 2024 roku przyjmuje się z tytułu planowanej sprzedaży mienia gminnego, to jest drewna z lasów gminnych, sprzedaży działek rolnych, budowlanych, sprzedaży nieruchomości oraz dotacji przeznaczonych na inwestycje. Założono w latach 2025-2028 sprzedaż drewna oraz sprzedaż działek rolnych i budowlanych. Wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2024 przyjęto wydatki bieżące i majątkowe ujęte w budżecie na 2024 rok. Prognoza na lata 2025-2028 zawiera następujące założenia. Planowane wydatki bieżące zwiększono w poszczególnych latach o 3% wskaźnik inflacji, przyjmując za rok bazowy budżet 2024 roku. Wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano na podstawie przewidywanego zaciągnięcia kredytów, pożyczek i przewidywanego oprocentowania zaciągniętych zobowiązań. Nie planuje się wydatków z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji. Wynagrodzenie i składniki od nich naliczone, zaliczone do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe i pochodne. W 2024 roku przyjęto
wielkość w 2024 roku przyjęto wielkości wynikające z budżetu na rok 2024. W prognozie kolejnych lat wydatki zwiększono o wskaźnik 4%. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego ujęto wydatki dotyczące rozdziału 750022 Rady Gmin, Miast i Miast na prawach powiatu. Wydatki majątkowe, pozycje w prognozie na 2024 rok zgodnie z budżetem na 2024 rok. Wysokość wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach planuje się do możliwości budżetów prognozowanych w poszczególnych latach. Wynik budżetu. Budżet w 2024 roku zamyka się deficytem w wysokości 12 764 600 zł, który planuje się pokryć planowanymi kredytami i pożyczkami w kwocie 9 892 600 zł oraz planowaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 872 000 zł. W pozostałych latach 2025-2028 planuje się budżet z nadwyżką, która będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów. Przychody budżetu. W budżecie uwzględniono przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 9 892 600 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 872 000 zł. Prognoza na lata 2025-2028 nie zawiera przychodów. Rozchody budżetu. Prognoza na lata 2025-2028 zawiera prognozowane spłaty kredytów pożyczek. Źródłem spłat rat kredytów pożyczek w roku 2025 i latach następnych przyjmuje się nadwyżkę budżetową. Ostateczna spłata długu z tytułu pożyczek kredytów planowana jest w 2028 roku. Kwota długu obejmuje prognozowany dług na koniec każdego roku. Relacje planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów. Prognoza zawiera wskaźnik według ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, o których mowa w artykule 243 ustęp 1. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Adamówka spełnia warunki ustawy o finansach publicznych i nie przekracza dopuszczalnych wskaźników spłaty. Wieloletnia prognoza finansowa nie zawiera przedsięwzięć. I tą, że wieloletnią prognozą finansową również zajmowała się Regionalna Izba Obrachunkowa, która po rozpatrzeniu projektu uchwały postanowiła zaopiniować przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka pozytywnie. Tak samo pozytywnie została zaopiniowana możliwość sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na lata 2024. Dziękuję bardzo. Dziękuję również panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały numer 8/75/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Adamówka na lata 2024-2028. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. O przedstawienie projektu uchwały poproszę panią dyrektor Centrum Usług Społecznych. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zwracam się z prośbą o przyjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, my taką uchwałę, jeżeli chodzi o określenie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mamy już podjętą, ona jest uchwałą, będziemy ją teraz uchylać. Jest to uchwała z 2018 roku. Jednakże w związku ze zmianą ustawy, zmianami wprowadzonymi do ustawy o pomocy społecznej, a zwłaszcza tymi zmianami dotyczącymi powstania nowych usług opiekuńczych, tak zwane usystematyzowania usług sąsiedzkich, czyli są to usługi świadczone przez sąsiadów dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu nie tylko w formie specjalistycznej, tak jak usługi opiekuńcze bądź te specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmieniamy tą uchwałę, aby doprecyzować i dodać nowe usługi, na które nam wskazuje ustawodawca. Ponadto warto wskazać, że tak naprawdę usługi świadczone w formie usług sąsiedzkich nie są zadaniem obowiązkowym gminy, są zadaniem własnym, ale nie obowiązkowym. Jednak zmieniamy tą uchwałę ze względu na to, aby móc w 2024 roku korzystać ze wsparcia w ramach programu Korpus Wsparcia Seniora zaakceptowanego przez minister rodziny i polityki społecznej 30 października 2023 roku. I w związku z tą akceptacją w ramach modułu pierwszego tego programu Korpus Wsparcia Seniora na realizację usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich będziemy mogli otrzymać 50 400 zł i to będzie kolejne wsparcie dla naszych mieszkańców. Bardzo ważną tutaj informacją wynikającą właśnie z uchwały dotyczącej usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest również zmiana ceny jednej godziny usług opiekuńczych. Jest to 42 zł za świadczenie usług opiekuńczych w formie właśnie zwykłej. Jeżeli chodzi o usługi sąsiedzkie, w związku z tym, że są mniej wyspecjalizowanymi usługami, jest to kwota 35 zł. Są to kwoty przyjęte kwoty już brutto, czyli wraz z kosztami pracodawcy, z pochodnymi. Jeżeli chodzi o usługi specjalistyczne, tu przyjęto tutaj kwotę 60 zł. Ważną informacją jest również tutaj paragraf 14 tejże uchwały, który mówi o tym, że w przypadku finansowania usług opiekuńczych, tych świadczonych w formie usług sąsiedzkich, specjalistycznych usług opiekuńczych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus lub z programów resortowych, czyli tak jak tutaj mamy program Korpus Wsparcia Seniora, te osoby korzystające z usług opiekuńczych, czyli osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowania, których wiek przekroczył 60 plus, będą mogły być zupełnie zwolnione z opłat za korzystanie ze wskazanych usług. W związku z przyjęciem tej uchwały traci moc uchwała nr 3 łamane przez 26 2018 Rady Gminy Adamówka z 28 grudnia 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani dyrektor za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania do projektu, to proszę bardzo. Z takich usług? W tym momencie w związku z tym, że mogę powiedzieć w ten sposób, że od 2021 roku, w związku z tym, że realizujemy gro projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, z tych usług opiekuńczych, które są naszym zadaniem własnym, obowiązkowym, nie korzysta nikt. Dlatego, że my te osoby zabezpieczamy w ramach innych programów.
Tak jak tutaj wspomniałam w tym artykule 14, prawda? W tym roku usługami opiekuńczymi obejmowaliśmy około 26 osób, ale nie były one finansowane w ramach właśnie naszej uchwały podjętej, czyli nie były to usługi wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Uchwała musi być podjęta, dlatego że to jest nasze zadanie własne, obowiązkowe. I teraz w związku z tym, że wchodzi nowy program Korpusu Wsparcia Seniorów i możemy pozyskać dodatkowe środki na zabezpieczenie takiego wsparcia w formie, tutaj na pewno Państwo słyszycie, bo dużo się o tym mówi w telewizji, usług sąsiedzkich, to uchwałę zmieniamy o doprecyzowanie, dodanie tych nowych usług sąsiedzkich. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie osób starszych, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, to w tym momencie 61 osób korzysta z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, 26 osób ze usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia w formie dziennego domu pomocy oraz 45 osób korzysta ze wsparcia w klubach seniora. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś inne pytania? Nie widzę już więcej pytań. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały numer 8/76/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowych lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych 0. Wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. opieki na odległość na rok 2024 dla gminy Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały proszę panią dyrektor. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Również uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego wsparcia tych realizowanych usług opiekuńczych czy też asystenckich usług opiekuńczych w formie tak zwanej opieki na odległość, czyli tak zwanej teleopieki, opaski telemedycznej, uzależniona jest także od zaakceptowania przez minister rodziny i polityki społecznej programu Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2024. Aby móc korzystać z środków, które gwarantuje nam ten resortowy program, musimy podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego. Drodzy Państwo, programu osłonowego, który będzie właśnie zabezpieczał i dawał możliwość naszym osobom starszym, wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, przede wszystkim zabezpieczał im takie bezpieczeństwo w codziennym funkcjonowaniu, a jednocześnie stanowił dla nich takie uzupełnienie tych usług, do usług opiekuńczych, właśnie musimy taki program podjąć. Drodzy Państwo, tylko tak chciałabym słowem wstępu powiedzieć, że my w tym momencie mamy zakupionych 55 opasek bezpieczeństwa i w ramach tych 55 opasek chcemy zabezpieczyć naszym osobom starszym, które te opaski już mają, opłacenie abonamentu. W związku, aby ten abonament opłacić, musimy ten program podjąć. Planuję również, bo rozmawiałam też z inną firmą, bo te opaski bezpieczeństwa, przede wszystkim tutaj głównym takim prekursorem, sprzedawcą tych opasek bezpieczeństwa jest taka pierwsza firma w Polsce, która te opaski tak naprawdę wymyśliła firma Sidley, prezes tej firmy, pani prezes wymyśliła w ogóle ten cały projekt opasek bezpieczeństwa. Rozmawiałam również z firmą konkurencyjną z Łodzi. Ma te opaski troszkę inne, dlatego że one bardziej są nowoczesne. Nie mają tylko jednego przycisku, ale oprócz tego mają taki wyświetlacz, że myślę o tym, aby wprowadzić takie opaski na przykład dla młodszych seniorów, bo to jest program jest dla 60+, więc chciałabym zobaczyć jeszcze jak się to rozwinie, ile pieniędzy dostaniemy, bo jeżeli obejmiemy to dofinansowanie właśnie w ramach tego programu resortowego, chciałabym zabezpieczyć w te opaski na przykład klub seniora w Adamówce, bo to są młodsze osoby,
A często jest tak, że te osoby na przykład nie chcą tych opasek nosić, bo wstydzą się, bo te opaski mają tylko jeden przycisk, a w tym momencie będzie to wyglądało jak smartfon, po prostu taki zegarek bardziej nowoczesny, prawda? I ta firma też proponuje nam tańszy abonament, więc będę rozważała, z której oferty po prostu skorzystać. Ale jeżeli chodzi o naszą uchwałę i program zabezpieczający właśnie to wsparcie na odległość, wsparcie teleopieki, musimy go podjąć ze względu na to, aby z tych środków mógł skorzystać, a przede wszystkim, aby zapewnić to bezpieczeństwo naszym seniorom w codziennym funkcjonowaniu. Dziękuję. Dziękuję również pani dyrektor za przedstawienie projektu uchwały. Czy są jakieś pytania? W tym momencie jest to 50 zł. 50 zł miesięcznie. 50 zł miesięcznie i właśnie był przedstawiciel firmy z Łodzi, tylko że ja też się zastanawiam, bo to trzeba sprawdzić, dlatego myślałam, że wezmę to dla na przykład 15 nowych, młodszych, bo Sidely, powiem wam, że tak naprawdę to jest bardzo dobra firma i nie zawiodłam się na nich i widzę, że na przykład ja dostaję raz co miesięcznie informacja, a jeżeli jest ratowanie życia, to po prostu te informacje dostaję po tej akcji, że tak powiem. I wiem, że są sprawdzeni, bo na przykład bardzo często, na przykład nawet gdy miałam jakieś spotkania w różnych na przykład powiatach w tym roku w województwie naszym podkarpackim, osoby na przykład z Stalowej Woli korzystały, MOP Stalowej Woli korzystał właśnie z innej firmy i zasięg tych opasek był gorszy. Zasięg po prostu ten telefoniczny, prawda? W związku z tym to też jest bardzo ważne, aby ten zasięg, żeby ta opieka była sprawna, prawda? Jeżeli na przykład Sidely pobiera opłatę 50 zł, możemy ją opłacić z programu resetowego, to lepiej, żeby zapłacić 50 zł, a nie 30, a żeby ta opaska spełniała swoje warunki, żeby zawsze ten zasięg był, żeby ta osoba mogła czuć się bezpiecznie, mając tą opaskę bezpieczeństwa. Dziękuję. Dziękuję również. Czy jeszcze jakieś inne pytania są? W tej chwili 50 osób korzysta. 55. 55 i chętni są. Tak, chętni są. Wszystkie opaski są w biegu. To znaczy teraz tak jeszcze warto wspomnieć o tym, że ja nie wszystkie opaski kupiłam z korpusu wsparcia, bo tylko 9. I przez ten czas od 22 roku, bo tę usługę mamy od 22 roku, kwietnia, tylko 9 opasek opłacam z korpusu wsparcia. 20 opasek kupiliśmy i opłaciliśmy abonament z programu na deinstytucjonalizację usług społecznych, a pozostałe opaski w ramach projektu na utworzenie dziennego domu pomocy. I to też są uczestnicy naszego dziennego domu pomocy, bo oni też wszyscy mają opaski bezpieczeństwa. Ale łącznie jest 55 opasek. I to wszystko idzie z dotacji, tak? Wszystko. To znaczy, przepraszam, wszystko idzie z dotacji do tej pory, bo jeżeli chodzi o program osłonowy, to na podstawie artykułu 115 to jest owszem dotacja celowa, ale te osoby, które te 9 opasek, które były objęte do tej pory z programu osłonowego, to 80% wartości tego programu to są właśnie koszty dotacji, a 20% według właśnie artykułu 115 ustawy o pomocy społecznej, 20% zawsze musi być to kwota własna gminy, środki własne gminy. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Dziękuję. Czy jeszcze są pytania? Nie widzę już więcej pytań. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały nr 8/77/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tak zwanej opieki na odległość na rok 2024 dla gminy Adamówka. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
6/55/2023 Rady Gmina Adamówka z dnia 14 listopada 2020. Jeszcze jest gminny program profilaktyki. Słucham. Nie, 11 punkt podjęcie. Aha, przepraszam bardzo. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 dla gminy Adamówka. Za szybko chciałem zakończyć. O przedstawienie projektu uchwały proszę panią dyrektor. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zwracam się tutaj z prośbą o przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii nie na rok 2024, ale na lata 2024-2027, bo taką mamy możliwość, która wynika właśnie z zapisów artykułu 41 ustęp 2 ustawy o chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przede wszystkim zwracamy się z tą prośbą, dlatego że mamy przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów naszej społeczności lokalnej, którą jasno tutaj zaprezentowaliśmy w przedstawionym Państwu programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Przede wszystkim chciałabym tutaj zwrócić uwagę na to, że gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2024-2027 jest zapisem działań, które będą realizowane w ramach zadań własnych gminy w obszarze profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, a także uzależnień behawioralnych i innych problemów związanych z używaniem substancji psychotropowych. Ten program tworzony jest na podstawie diagnozy, obserwacji prowadzonych w latach poprzednich oraz w oparciu o realizację Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. W programie zostały również uwzględnione rekomendacje i priorytety dotyczące realizowania i finansowania gminnych programów wskazane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 oraz Krajowe Centrum Profilaktyki Uzależnień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym. Głównym założeniami gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, a także przeciwdziałania narkomanii na te 4 lata jest przede wszystkim właśnie, drodzy Państwo, kontynuacja dotychczas podejmowanych działań, a także dalszych rozwój, a również podejmowanie takich działań, które będą prowadzone systematycznie spowodują zmniejszenie szeroko rozumianych negatywnych zjawisk spowodowanych nadużywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, jak również przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym. Drodzy Państwo, tutaj Państwo macie przedstawioną diagnozę, nie będę jej ponownie przedstawiać, bo mieliście Państwo możliwość zapoznania się z tą diagnozą i wynikami tej diagnozy. Problem nadużywania alkoholu wśród osób dorosłych, a także wśród dzieci do 18 roku życia, przede wszystkim różne zaburzenia, jeżeli chodzi o zaburzenia behawioralne, a także problemy w związku z nadużywaniem takich różnych substancji psychoaktywnych, przede wszystkim dopalaczy, są szeroko znane tutaj na terenie naszej gminy, a przede wszystkim wśród młodzieży z naszej gminy, więc musimy kontynuować działania w zakresie przeciwdziałania tych wszystkich złych czynników, które mogą wpływać, jeżeli chodzi o nadużywanie alkoholu, a także nadużywanie narkotyków. Głównym celem programu jest ograniczenie występowania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, narkomanii, innych substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych oraz związanych z nimi szkód zdrowotnych i społecznych na terenie gminy Adamówka. W związku z tym, drodzy Państwo, aby osiągnąć cel główny i cele szczegółowe, zaplanowaliśmy do realizacji 5 głównych zadań. W ramach tych zadań wyszczególnionych macie Państwo w programie zadania szczegółowe i konkretnych realizatorów i partnerów tych zadań. Zadanie pierwsze jest to zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w rodzinie. Zadanie drugie to udzielenie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Zadanie drugie, drodzy Państwo, to prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów narkomanii oraz uzależnień behawioralnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Zadanie czwarte, drodzy Państwo, to wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Zadanie piąte to jest podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w artykule 13, 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Drodzy Państwo, w związku z podjęciem nowego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Zapewne w następnym roku tutaj już zarządzeniem wójta gminy Adamówka zostanie zmieniony skład komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Zmieniony zostanie również przewodniczący tej komisji. Zostanie on wybrany spośród członków komisji. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia członków komisji i osoby, która będzie zajmowała się administracyjną obsługą tej komisji, nie zostało to zmienione. Obsługa administracyjna zostaje na poziomie 15%. Jedynie wskazałam na wzrost z 1 na 2% minimalnego wynagrodzenia członków komisji za odbyte posiedzenie. I tutaj, drodzy Państwo, przede wszystkim tutaj może te słowa kieruję do Pana, który został z nami jeszcze na sesji. Mając na względzie taki program przeciwdziałania, program rozwiązywania właśnie tego, program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, również GKS Majdan Sieniawski może zwrócić się do komisji, przedstawić realne działania, jak będzie, bo może prowadzić różne działania profilaktyczne w zakresie nawet sportu i rekreacji, prawda? I te działania mogą naprawdę sprzyjać profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, jeżeli będą na to środki. Przewodniczący, tutaj zapoznacie się Państwo z programem, będą na to środki, również możecie otrzymać dofinansowanie na swoją działalność. Więc to nie jest tylko tutaj, jeżeli chodzi o dotacje gminne, również są takie programy, z których Państwo możecie skorzystać pod kątem chociażby profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Do tego zachęcam. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały numer 8 łamane przez 78 łamane przez 2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2024-2027 dla gminy Adamówka. Proszę o oddanie głosu. Nie ma jednego radnego, tak? Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Panowie, tutaj siedzimy już ponad 3 godziny. Ja myślę, że 5 minut przerwy byłoby wskazane. Także ogłaszam 5-minutową przerwę. Co?
dlaczego się nikt nie pyta? Tylko wszyscy głosują. I wszyscy góra na piłkę. Ja nie jestem związany z klubem w żaden sposób, ale mi się to nie podoba. To było takie komunistyczne zagranie. I tyle. Ale czuję to. Nie interesuje mnie ile. Nie chodzi w jaki sposób podchodzimy, a nie ile jest. I tyle, koniec. Ja przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, szanowni panowie radni, Wysoka Rado, znamy więc obrady. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania działań sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Adamówka. Proszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ta uchwała będzie podstawą do wykorzystania środków, które są zabezpieczone w budżecie. No i tak jak ja już to jeszcze na spokojnie jeszcze raz powiem, że jeżeli klub złoży nam takie kalkulacje i okaże się, że te środki są niewystarczające, że rzeczywiście jest zasadne, żeby te środki zwiększyć, no to przed po prostu naborem tych wniosków no będziemy mogli próbować tą kwotę no zmienić. Natomiast no nie może być sytuacji takiej, że ktoś się wzbrania przed konkretną ofertą, bo to no to po prostu no nie podlega dyskusji. No. Zresztą my później za to odpowiadamy. To nie jest tak, że to jest zupełna dowolność. Natomiast no chcę podkreślić, że w tym programie są różnego rodzaju inne działania, inne konkursy, w których klub też może brać udział. To nie, to, bo u nas jakoś tak się przyjęło, nawet no tutaj tak padało, a ile jest dla organizacji pożytku publicznego? No to nie jest dla organizacji pożytku publicznego, to jest na realizację różnego rodzaju zadań, w których będą się po prostu odbywać konkursy. Więc przede wszystkim w paragrafie pierwszym jest określone, że uchwała określa warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez gminę Adamówka organizowanego przez kluby sportowe działające na obszarze gminy Adamówka. W tym warunki i tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania udzielonej dotacji i sposób kontroli realizacji projektów sprzyjających rozwojowi sportu, na które przyznana została dotacja celowa. Tutaj proszę zauważyć, że na podstawie tej ustawy i tych zasad i warunków finansowania rozwoju tego sportu w tym ogłoszonym konkursie, nazwijmy to, mogą brać udział tylko i wyłącznie kluby sportowe, które działają na obszarze gminy Adamówka. Tak naprawdę to mamy dwa te kluby sportowe, chociaż Spartakus akurat nie jest w tej dziedzinie aktywny. I jaki cel jest zakładany w tej uchwale? Więc promocja sportu i aktywnego trybu życia, poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców gminy Adamówka, umożliwienie dzieciom i młodzieży i dorosłym uprawiania sportu i udziału we współzawodnictwie sportowym jako formy aktywności fizycznej w klubach sportowych w różnych kategoriach wiekowych, osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
i tworzenie pozytywnego wizerunku gminy Adamówka poprzez udział we współzawodnictwie sportowym. I teraz warunki udzielania dotacji. Więc przede wszystkim na co dotacja może być przeznaczona. Więc dotacja jest przeznaczona na, może być przeznaczona na realizację programów szkolenia sportowego. Czyli to, co no, tak naprawdę jest najważniejsze. Zakup sprzętu sportowego, kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestniczenia w takich zawodach obejmujących. I tutaj też no, chciałbym zwrócić uwagę na co konkretnie. Czyli tak, transport, opiekę medyczną zawodników, zakwaterowanie, gdyby takie było, badania lekarskie, zakup środków doraźnej pomocy medycznej, zakup wody pitnej dla zawodników podczas meczów i turniejów. No nie ma tu oczywiście zakupu żywności, ale jeżeli tutaj no, naprawdę tak pewnie niefortunnie wynikło, że no, dziecko bierze udział, bo będzie miało pizzę, no to naprawdę jest żadne uzasadnienie. Uzasadnieniem jest to, co no, jest tutaj jak gdyby istotą. Oczywiście no, są pewne, pewne koszty ponoszone na nie tylko na szkolenie, ale no, no, żeby to było jakoś wyważone. Koszt korzystania z obiektów i urządzeń do celów szkolenia sportowego, wynagrodzeń kadry szkoleniowej, koszt opłat związanych z udziałem w rozgrywkach sportowych, takie jak opłaty sędziowskie, regulaminowe, związkowe, licencje, zezwolenia, ubezpieczenia, odpowiedzialności cywilnej klubu sportowego oraz następstw wypadków zawodników i trenerów. I koszt obsługi administracyjnej i finansowej związanych z realizacją projektu w wysokości nie wyższej niż 10% przyznanej dotacji. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane transfery zawodników z innych klubów sportowych, kary, mandaty i inne opłaty sankcyjne nałożone na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone. No to chyba to jest no, oczywiste. No jeżeli tutaj są jakieś niewłaściwe zachowania, no to przecież my nie będziemy finansować takich przypadków. Zobowiązania beneficjenta z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także zaległości z tytułu podatków i składek ZUS, zakupy gruntów, budowy, modernizacje i remonty obiektu sportowego. Wysokość dotacji udzielonej podmiotowi na realizację zadania wynosi 95% całości planowanych kosztów realizacji projektu. Na całość planowanych kosztów realizacji projektu składać się będą środki pochodzące z dotacji i finansowy wkład własny, pod którym należy rozumieć no, różnego rodzaju udział sponsorów. W innych takich programach ten udział własny jest dużo większy. No nie wiem, to jest sprawa dyskusyjna, ale chcielibyśmy bardzo, żeby też ten udział własny był tutaj no, no zawarty. Tak? Także o tym możemy rozmawiać. I te środki finansowe na wsparcie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej i łączna wysokość dotacji dla klubów sportowych nie może być wyższa niż środki finansowe zabezpieczone w uchwale budżetowej na cele finansowania zadań w zakresie warunków sprzyjających rozwojowi sportu. No, myślę, że to są takie po prostu no, najważniejsze, istotne rzeczy, bo reszta to jest jak gdyby pochodna tego wszystkiego, jakieś tam
przepisy, które mówią o szczegółach występowania o tą dotację. Dziękuję bardzo panu Wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram więc głosowanie w sprawie projektu uchwały numer 8/79/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania działań sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Adamówka. Proszę o oddanie głosu. Proszę sprawdzić piloty, bo jeszcze brakuje dwa głosy w tej chwili. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 1, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/55/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana sekretarza. Panie przewodniczący, panowie radni. Poprzednio przyjęta uchwała wymaga wprowadzenia zmian i proponowane do przyjęcia zmiany brzmią następująco. Paragraf 8 wcześniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: traci moc uchwała nr 5/50/2020 Rady Gminy Adamówka z dnia 16 grudnia 2020 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I w paragrafie 10 poprzednio przyjętej uchwały skreśla się wyrazy w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Uchwała wejdzie w życie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i proszę o podjęcie uchwały w takiej treści proponowanej. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Czy coś się zmieniło w wyborze metody? W wyborze metody nic się nie zmieniło. To jest tylko kwestia wejścia w życie i uchylenia poprzedniej uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały nr 8/80/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6/55/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych, oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana sekretarza. Panie przewodniczący, szanowni państwo,
obowiązek określenia tych wymagań wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i zostały w tej uchwale określone podstawowe wymagania dotyczące wyposażenia technicznego pojazdów asenizacyjnych, wyposażenia technicznego bazy transportowej, szczegółowych zakresu zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami przez przedsiębiorcę oraz warunki dotyczące miejsca przekazywania nieczystości ciekłych. Panowie radni otrzymali projekt tej uchwały i nie będę go może szczegółowo odczytywał. Proszę o przyjęcie w takiej treści, jak została panom radnym zaproponowana. Dziękuję bardzo. Czy to jest wszystko jasne? Projekt tej uchwały wszystko jasne. Otwieram więc głosowanie w sprawie projektu uchwały numer 8/81/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Adamówka. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. O przedstawienie projektu proszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Tak jak zaznaczone było w projekcie budżetu, a jest już teraz w budżecie na rok 2024. Planujemy dwie pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji. Więc przede wszystkim chciałbym tutaj wyjaśnić, że z programu rozwoju obszarów wiejskich, jeżeli finansujemy inwestycje, to dofinansowanie na tą inwestycję otrzymujemy dopiero po zapłaceniu wszystkich faktur. Wówczas składamy wniosek o płatność i w wysokości określonej w umowie po tam weryfikacji oczywiście tego wniosku otrzymujemy należną kwotę dofinansowania. Czyli jest sytuacja no, zupełnie inna jak na przykład w programach z Polskiego Ładu, gdzie co prawda ilość tych płatności nie jest duża, bo w przedsięwzięciach realizowanych w ciągu jednego roku to dofinansowanie otrzymujemy na zapłatę po prostu ostatniej faktury, to znaczy tak, na zapłatę całości, ale no w jednej fakturze. Natomiast tutaj dofinansowanie otrzymujemy po upływie no, kilku miesięcy, po zakończeniu inwestycji i po zapłaceniu wszystkiego ze środków własnych. Na to wyprzedzające finansowanie my często korzystaliśmy z pożyczek udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i jeżeli chodzi o inwestycję tą, która jest przedmiotem tej uchwały, to my już w części mamy sfinansowane. Nie chcieliśmy tego kredytu brać w roku 2023. Całość będzie kredytowana, to znaczy nawet nie kredytowana, bo to jest pożyczka,
Tą pożyczkę będziemy wykorzystywać w roku 2024. Wysokość tej pożyczki 2 996 429 zł i jest troszeczkę mniejsza od kwoty dofinansowania, ale naprawdę troszeczkę to oznacza kilkaset złotych, nawet nie przekracza chyba 1000. A, 3800, no to jednak 3 razy więcej, nawet 4. Ale w każdym razie to jest ciągle, nie można powiedzieć, dla budżetu gminy nieistotna kwota. Te pożyczki są oprocentowane w preferencyjny sposób. Nie trzeba nawet prowadzić żadnego postępowania, bo przetargowego, dlatego że tutaj żaden bank nie jest w tym zakresie konkurencyjny. Zresztą jak już będziemy zawierać umowę, to Państwu powiemy, a ponieważ te procedury uzyskania tej pożyczki chwilę trwają, w związku z tym chcielibyśmy, żeby już fakturę, którą będziemy mieć do zapłaty za styczeń, żeby można ją było sfinansować właśnie z tej pożyczki. Także to jest realizacja części tego, co w zakresie właśnie finansowania deficytu jest przewidziane w uchwale budżetowej. Po podpisaniu umowy z wykonawcą na przebudowę drogi będziemy występować też z prośbą o podjęcie takiej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały numer 8/82/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego finansowego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2024 rok. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak wcześniej na początku wspominałem, jesteśmy też na etapie rozstrzygania, zresztą już zostali wybrani wykonawcy na 2 zadania dotyczące budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze słupami oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminy Adamówka. Wykonawca, który realizuje pierwszą część tego zamówienia, czyli będzie budował nam to oświetlenie uliczne w sytuacji, kiedy mamy już pozwolenie na budowę, zrealizuje to zadanie w ciągu roku 2024. Natomiast ten wykonawca, który będzie realizował tą część zamówienia, tutaj konkretnie drugą, i przewidujemy, że ona jeszcze wejdzie, że tak powiem, w rok 2025, a my na rok 2025 nie mamy zabezpieczonych środków. W związku z tym konieczne jest upoważnienie wójta do zaciągnięcia tego zobowiązania
właśnie wysokości przekraczającej środki, które są zabezpieczone w 2024 roku. Zresztą no, chcę powiedzieć, że środki, które mamy generalnie zabezpieczone w 2024 roku, one by nam praktycznie wystarczyły na realizację obu zadań, dlatego że, bo generalnie zakładaliśmy, że w roku 2024 będzie zrealizowane to pierwsze zadanie, ale tak ceny były korzystne, że po prostu te środki by wystarczyły. Natomiast ze względu na to, że nie da się tego zrealizować w roku 2024, a z kolei zasady, które obowiązują w takim przypadku, jak mamy tutaj, czyli że mamy dwóch wykonawców, to możemy dostać trzy transze, przy czym ostatnia transza to po prostu połowa środków, które będą nam się należały. W związku z tym ta kwota jest no, taka duża, ale i tutaj też te 59 480 zł to jest na taki prawdopodobnie na wyrost, ale na nadzór inwestorski nad realizacją tego zadania. Także tutaj, jeżeli chodzi o to zadanie, to też będziemy korygować kwoty, które są zapisane w budżecie gminy po zawarciu umów z wykonawcami. Dziękuję bardzo. Dziękuję również panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Proszę bardzo, pan radny Bobek. Mam pytanie, gdzie konkretnie będzie robiony pierwszy, a gdzie drugi etap tej inwestycji budowali? Tak, więc jeżeli chodzi o pierwszy etap, to on będzie robiony tam, tak jak ogólnie jeszcze powtórzę, tam gdzie mamy wykonaną dokumentację i mamy pozwolenie na budowę, czyli będzie robiony Dobcza Osiedle, Dobcza Misany, Dobcza Kowale, następnie Pawłowa i w Majdanie Nowiny. Natomiast w Cieplicach oświetlenie przy drodze wojewódzkiej, bo tam mamy zaprojektowane, w Adamówce mamy zaprojektowane oświetlenie tutaj piekarni i powiedzmy dojścia do gimnazjum, do szkoły podstawowej. Przy czym ono będzie razem z tym parkingiem, który jest przy kościele. I to są chyba wszystkie, jakie mamy zaprojektowane. Natomiast to drugie, no to w zasadzie no, wszystko, jakie były życzenia. Natomiast mamy też środki na wymianę wszystkich lamp tam, gdzie nie będzie przebudowywane oświetlenie. Czyli wszystkie lampy na terenie gminy będą lampami LED-owymi docelowo. Dziękuję. Panie wójcie, pan powiedział, że w Cieplicach na drodze wojewódzkiej, to jest tylko przy głównej drodze? Tylko przy głównej drodze, dlatego że to jest zaprojektowane. Natomiast projekt i realizacja będzie w tym zadaniu drugim wzdłuż. Tak, wzdłuż. To generalnie my robimy tam, gdzie wiemy, że zakład energetyczny prędzej czy później będzie kablował, czyli można powiedzieć zakopywał do ziemi niskie napięcie. Gdzie będzie przebudowa linii, bo zresztą ona już jest projektowana. Czy jeszcze jakieś inne pytania w sprawie projektu uchwały? A myślę, że będzie to realizowane, bo się zapowiada, że po prostu mają być środki z KPO na
przebudowę właśnie sieci energetycznej. I zresztą widzimy już sama wymiana transformatorów. No sprawia, że fotowoltaika się no, przestała wyłączać tam, gdzie się wyłączała. No wiadomo, że teraz to się nie wyłącza, bo nie ma produkcji, ale w lecie nawet, tam już gdzie było wymienione, to jednak już same transformatory powodowały, że zaczęły pracować lepiej. Czy jeszcze jakieś inne pytania w sprawie projektu uchwały? Nie widzę więcej pytań. Otwieram więc głosowanie w sprawie projektu uchwały numer 8/83/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2024 rok. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Wykonanie uchwały powierza się panu wójtowi gminy Adamówka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt 17. Sprawy różne i wolne wnioski. Proszę bardzo, jeżeli ktoś z państwa ma jakąś sprawę, a chciałby przedstawić na forum rady, to proszę bardzo. Proszę pytać. Ja cały czas będę walczył o tą piłkę nożną. No nie udało się, 120 tysięcy jest tam zagwarantowane. I mam teraz pytanie do radnych, do wójta. Czy można by było na przykład zabezpieczyć w gminie środki albo osobę, która by po prostu przygotowywała nam przez cały rok boisko. Chodzi mi o koszenie, sypanie linii, no przygotowanie boiska do meczu, nie? To dla nas to jest, jak tam przedtem przedstawiałem, kwestia 5 tysięcy. Możliwe, to są drobiazgowe sprawy, nie? Ale to dla nas to by było dużo, bo na przykład ja zamiast sypać linię, to bym poszedł sobie na mszę do kościoła, nie? No proste, nie? Takie pytanie, czy rada gminy by zagwarantowała taką osobę, na przykład ASA, nie? Że oni przygotowują nam boisko, nie? Panie Adamie, pan próbuje różnych chwytów, żeby nie przedłożyć nam kalkulacji. Przedłoży pan kalkulację, klub, nie pan. Przedłożona zostanie kalkulacja i będziemy wtedy rozmawiać. No naprawdę... Naprawdę oferta, zresztą nie robimy niczego złośliwie, bo tak złośliwie to po prostu by trzeba było jak najszybciej ogłosić i gdybyście dali nam taką ofertę, gdzie będzie tylko tyle wiadomo, że na dowozy trzeba 600, czy tam na trenerów trzeba 60 tysięcy, na dowozy 30, to po prostu taka oferta by została odrzucona, bo z niej nic nie wynika. Proszę mi wierzyć. I trzeba złożyć tylko rzetelną ofertę i wtedy naprawdę no nikt nikomu przez myśl nie przychodzi, żeby likwidować klub sportowy. Tylko, że to ma być na normalnych zasadach. Oczywiście, jak widać z programu, no nie będzie pizzy, ale to czy pizza jest najważniejsza w szkoleniu sportowym? Ja chcę zwrócić uwagę, że jak orkiestra, która u niektórych jest solą wokół, wyjeżdża, to naprawdę my nie pokrywamy za wyjątkiem, to znaczy z dotacji, nie jest za wyjątkiem transportu, chociaż ostatnio to, tak jak mówiłem, do Biłgoraja zawiózł PKS, Biłgoraj, po prostu takie były warunki. Na Śląsk pojechali autobusem z Państwowej Straży Pożarnej, z Komendy Wojewódzkiej, ale jak wyjeżdżają, to najwyżej jest płacone za
transport, natomiast tam ci muzycy, bo tak już można o nich mówić, ci muzycy wyżywienie mają, no że tak powiem, rodzice ponoszą koszty tego wyżywienia. Ewentualnie dostają od organizatorów. Od organizatorów, no oczywiście, ale to, no i naprawdę, no dziwne by było, żeby za punkt honoru stawiać sobie, że mają dostać pizzę. Bo można odnieść wrażenie, że oni nie jadą po to, żeby grać, tylko żeby jakby ta pizza była nie wiadomo czym dla dziecka dzisiaj. No, to nie ja te czasy. Zadałem panu konkretne pytanie, bo pan tutaj... No ja... Nie o pizzy. Ja mówię... Konkretne pytanie. Czy jest szansa, że w 2024 roku gmina Adamówka zatrudni pracownika, który wykosi... Nie zatrudni. Nie zatrudni i w ogóle proszę się tylko skoncentrować na tym, żeby złożyć ofertę. Bo jak nie będzie oferty, która będzie zawierać to, co powinna i o czym rozmawialiśmy i ja uzasadniałem dlaczego, to nie jest żadna złośliwość. No, jak wykażecie efekty, jeżeli nie będzie liczby zawodników, jeżeli nie będzie liczby meczów, nie będzie godzin treningów i tak dalej i po prostu nie ma o czym... Ale ja cały czas zadałem tylko panu pytanie. A ja odpowiedziałem, że nie będzie. Ja tylko zadałem pytanie, czy jest szansa, że... Nie ma takiej szansy. Nie ma takiej szansy, żeby jakieś zadanie było realizowane właśnie w taki sposób. Dziękuję. Proszę Państwa, ja myślę, że temat trzeba już zamknąć, bo to wcześniej myśmy wałkowali, teraz zaczynamy. Czy jeszcze jakieś inne sprawy? No, ale właśnie chciałem coś takiego. Czy pozostałe, że tak powiem, ci, którzy dostają dotacje z gminy, powiedzmy, jak pan mówi, orkiestra, czy pozostałe, no właśnie, pozarządowe organizacje składają takie same oferty jak klub sportowy? No właśnie, póki co to nie składają takich samych. Czyli składają konkretne oferty właśnie. No, z oferty wynika, co będzie zrobione. I na przykład przysłowiowa orkiestra składa. Ależ oczywiście. Wiemy, ile będzie godzin dla dzieci, ile jedna godzina kosztuje, że będą określone kwoty przeznaczone na naprawę instrumentów, na zakup instrumentów. Wszystko to jest wyszczególnione. Na koniec są szczegółowe rozliczenia? Tak. Czy jeszcze jakieś inne sprawy są? Proszę. Więc koncepcja została opracowana. Ta koncepcja przewiduje tutaj w miejscu, gdzie jest skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogami powiatowymi, jedna w kierunku Bieli, druga w kierunku Krasnego. To skrzyżowanie będzie przez rondo. Natomiast no, takie istotne rzeczy, że układ ten komunikacyjny też i dróg gminnych się zmieni, bo niektóre z obecnych dróg, które włączają się w drogę wojewódzką, będą do niej włączone właśnie przez drogi powiatowe i rondo. Tak, żeby zdecydowanie poprawić bezpieczeństwo ruchu. To na przykład sprawa, która taka budziła takie kontrowersje, że tam część trzeba będzie tego budynku byłego urzędu gminy rozebrać, to jednak no, okazuje się, że jeżeli chcemy, żeby była no, ścieżka rowerowa, czyli teraz ta droga rowerowa, to tak naprawdę potrzebny jest do tego cały budynek, teren pod całym budynkiem, bo
Tak, to i dalej by było ściana budynku w drodze. Tak, ale to są takie, natomiast no jeżeli chodzi o szczegóły, to o nich będziemy mówić. No, ja mówię, koncepcja jest opracowana, w tej chwili jest problem tak naprawdę nie u nas, bo u nas też się w niektórych miejscach pojawią te ekrany dźwiękochłonne, natomiast no, problem jest i nad tym pewnie będą jakiś czas pracować w Sieniawie, no bo tam po prostu z warunków, jakie są dla takich dróg, to po prostu wzdłuż by trzeba było postawić ekrany. No a to wiadomo, że jest problematyczne. A czy pan widział tę koncepcję? Tak, oczywiście. Ja brałem udział w tworzeniu tej, można powiedzieć, w tworzeniu tej koncepcji. Muszę powiedzieć, że to rondo to mi się udało wcisnąć, bo nie było planowane. Nie, w Majdanie nie będzie ronda. W Majdanie jedynie poza terenem zabudowanym będą te tak zwane lewoskręty, czyli mówię o drodze na Osówkę. Natomiast przy skrzyżowaniach tych wcześniejszych dróg, które są w terenie zabudowanym, to nie będzie tych lewoskrętów. Natomiast no, będzie droga dla rowerów, czyli po prostu ścieżka rowerowa i będzie z drugiej strony chodnik i też on pierwotnie tak dziwnie był zaprojektowany, ale zmienili to w tej koncepcji i będzie od betonówki, bo będzie po stronie lewej, a lewa strona to po prostu no, droga jest liczona od Lublina, nie? To lewa strona, czyli tam, gdzie jest GS, to od właśnie betonówki aż do CP, do tartaku będzie chodnik. Także tutaj no, będzie to dobrze rozwiązane. Po przeciwnej stronie, oczywiście, bo droga rowerowa będzie przedłużeniem drogi, która jest na terenie województwa lubelskiego i będzie cały czas biegła po tej samej stronie, przynajmniej na terenie naszej gminy. Ale po skrętu na Bukowcu koło Rewetana nie będzie, na Bukowiec? Nie. I do kaplicy, do Betonówki też nie? Też nie. Czyli panie jedyny tutaj na Osówce. Panie wójcie, droga rowerowa będzie od rzeki Złotej, że tak się wyrażę? Tak, będzie, droga rowerowa będzie połączona z tą drogą rowerową, która jest na terenie województwa lubelskiego. I wzdłuż drogi 8 czy 5 to aż do samej Sieniawy. Aż do samej Sieniawy. Także taki plus. A na kiedy planowany jest właśnie? Więc wie pan, w ogóle dokumentacja ma być, sama dokumentacja ma być skończona w przyszłym roku. Także to jeszcze wszystko no potrwa. Był taki okres, że bardzo intensywnie te prace trwały i uzgodnienia. Także... To jest, przypominam, droga samorządowa. Czy jakieś inne sprawy? Proszę bardzo, pan. Ja mam pytanie. Jestem mieszkańcem Majdanu Śniewskiego, nie jestem radnym. Nazywam się Zastanowy. Chciałem zapytać tylko, czy ta uchwała budżetowa ona będzie dostępna dla informacji publicznej? Tak, oczywiście. Czy jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę więcej pytań, rozumiem, że już wszystko wyczerpane.